Na poligonie w Siemi Pałatyńsku je, b, mamy doświadczenia. W środku wybuchy jądrowe były i ustawiano co ileś kilometrów y, więźniów. Czy, i później przy takim wybuchu sprawdzali, jakie, jakie z, y, co się działo z ciałem. W zależności od odległości, czy kiedy zostało spalone, kiedy zostało tak napromieniowane, kiedy tak. Panie, ja się katapultowałem, a to mnie gówno obchodzi, że się pan katapultował. Panie, wojsko panu oddał. U, jak mi wojsko odda, to będę długo czekał. No to ten wyciągnął pistolet tutaj, co miał, i mówi, pojedziemy, po, po, pojedziemy, ale wojsko musi mi oddać. Oddać. Nam mówiono, że. Jeżeli by któryś pilot chciał się wyłamać, to oni mają zamontowane w katapulcie specjalne takie urządzenie, że od razu zostaniesz unieszkodliwiony, jakaś szpila czy coś i zginiesz. Także nie masz co uciekać. I ta bomba wylatuje w ten sposób? Nie, tak. bomba leci jeszcze do góry. To jaki to ma sens w ogóle? Dlaczego w ten sposób? No tak, 110 stopni ona leci do góry, jeszcze do, do 5000 metrów, bo to y, samolot nie tak, a tak. Czyli pod kątem ona jeszcze leci do góry? Tu w tym momencie zrzucona, samolot ucieka, a ona. Aha, je... czyli samolot odbiega w tą stronę. W tą stronę, a ona leci do góry jeszcze pionowo. Bogdan Likus, cześć. Cześć. Um, I tak jak mówiłem, zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz i zajmowałeś. No, y, zajmuję się od, od dzieciństwa lotnictwem, to moja pasja. Byłem pilotem szybowcowym i jestem dalej, w dalszym ciągu. Byłem pilotem samolotowym, cywilnym i wojskowym. Ukończyłem Dęblin, Dęblińską Szkołę Orląt w 1968 roku i później latałem na samolotach, na samolotach bojowych Su-7, Su-20, Su-22. Jako pierwszy Polak na tych samolotach y, w związku radzieckim y, wylatywałem, jako pierwszy samodzielnie. Mhm. Brałem udział też w defiladzie w 1974 roku. Były to przelot nad, nad. Y, w Warszawie. Pierwsze pokazane samoloty Su-20, czyli z ruchomymi skrzydłami i później było lądowanie w Modlinie, Postamtąd stamtąd startowaliśmy i y, nauczyłem się lądować y, wypuszczając spadochron w powietrzu. Także to było pierwsze wypuszczenie spadochronu w powietrzu hamującego a kierownik lotów był też zestresowany. Ja, pełno dziennikarzy i podał komendę. Hamulce, kiedy byłem w powietrzu, mm -hmm. spadochron. No jak lądowałem na zaciśniętych za oponach, na zahamowanych za oponach, to ścięło od razu tak, opony i nawet do, do metalu się dostało. Mm -hmm. No ale mieliśmy wtedy przyjaciół Rosjan i z Krzywej, z Legnicy szybko na drugi dzień przywieźli bębny i, i samolot był sprawny. Później y, ponieważ latałem w wojsku, ale no, byłem kawalerem, to wolny czas zawsze spędzałem urlopy na lotnisku cywilnym. Y, jak w, 60, y, w 80? Roku yy, odeszłem do, do cywila. To następnego dnia, jak się dowiedzieli, że Bogdan Likus jest już yy, cywilem, to od razu następnego dnia Bogdan przyjdź do nas do pracy, do agrolotnictwa. Bo, yy, no miałem możliwości latać w liniach lotniczych, ale w tym czasie. Lepsze były warunki finansowe w agrolotnictwie, ponieważ było to. Y, lot, agrolotnictwo latało i w Afryce, i w różnych krajach za granicą. I długo, po pół roku latali, po roku czasu, i, i było to płacone w walucie obcej, przeważnie w dolarach. I było to lepiej niż piloci y, liniowi. I dlatego związałem się z agrolotnictwem. Byłem też przeszkolony na samoloty przeciwpożarowe, na dromadery. No i tak się udało, że w 1990 roku poleciałem, prowadziłem grupę pięciu enów ów drugich z Wrocławia. Akurat 23 grudnia przed samymi świętami przez Austrię, Grac, Włochy. We Włoszech byliśmy y, y, Wenecja, Pescara, Brindisi y, i później, że, ponieważ Brindisi były dość to był okres świąteczny, była cena paliwa duża, to tam taki kolega Włoch mówi, słuchaj to leć na Kerkire, Korfu tam zatankujecie, a, a było pięć, pięć Antków. To, a każdy potrzebował 1200 litrów, no to, to dość drogo kosztowało. Mhm. I na Kerkirze korwu wylądowaliśmy. Tam od razu mówią: No, y, zaraz lecicie. Ja mówię: Nie, ja mogę lecieć, bo ja w nocy latam, ale tam ci koledzy nie. No bo bo trzeba, trzeba mieć przeszkolenie, żeby latać w nocy? Tak, tak. Mhm. Trzeba mieć przeszkolenie. I poza tym ta wyspa miała odpowiednie lotnisko, ciężar samolotów, żeby ta płyta, bo to płyta postojowa, nie, wytrzymywała. Ja mówię, no to jutro rano polecimy. Poleciliśmy do Salonik. W Salonikach patrzę, no pierwszy raz widzę, że na lotnisku cywilnym są samoloty wojskowe. U nas to nie do pomyślenia, żeby były na Okęciu, czy na innym lotnisku stały wojskowe samoloty mm -hmm. w tym czasie. Może, może będzie w przyszłości inaczej. No i z Salonik yy, polecieliśmy do Istambułu. Też pierwsza, yy, pierwsza muzułmańska... Yy, yy, muzułmański kraj, no co ja tam wiedziałem i koledzy już troszkę więcej wiedzieli o, o muzułmanach. Mm -hmm. Z Istambułu tam mieliśmy trochę przystanek taki, a później, ponieważ pogoda nas trzymała, później lecieliśmy do Ankary, Diyarbakir, no i do Tabridzu. Pierwsza miejscowość tabriz To wszystko trwało około dwa tygodnie, żeśmy się dostali... Do Iranu. Bezszwankowo antki sobie przeleciały przez tę całą odległość? Tak, bezszwankowo. Mechanicy, bardzo dobrze, mechanicy nasi polscy te antki znały, znali, także że obsługiwali je mimo różnych temperatur, bo, bo jak wleciliśmy do Włoch to była dodatnia temperatura, z Polski ujemna no i znowu Turcja to już ujemna temperatura. I okazało się, że przylecieć, a to już wszystko było załatwiane, zgody, bo teraz to pilot sam załatwia zgody przez internet, a wtedy to trzeba było tak zwany slot mieć, że się wlatywało do, przez granicę i to ambasada, tam poselstwa załatwiały. I przyleciliśmy do Tabridzu, pierwsza miejscowość w Iranie, a tam nie wiedzieli, Skąd takie samoloty dopiero się zaczęli dowiadywać, a to był piątek. No Co dla nas piątek, no to piątek, a u nich to jest tachtil, czyli święto. Mhm. oni w piątek świętują i nasz ambasador, Wiedział, że, że też świętu, yy, świętuje i nie przyjechał, nikt nas nie przyjął. Dopiero tam po, po jakimś czasie okazało się, że, że dopiero w sobotę, a w sobotę też w Iranie ambasada nie pracuje ani w niedzielę, czyli piątek, sobota, niedzielę wolne, ale nas tam z tej opresji yy, wybawili i później do Teheranu i tam 10 lat spędziłem w Iranie, latałem. A, ale oni też latali tam na Aenach drugich, czy mi się wydaje? I, oni y, latali razem z nami uh -huh. na Aenach drugich. Oni nie mieli Aenów drugich, oni mieli, bo przed nami y, za szacha Iranu Rezy Pahlawiego, oni mieli bardzo dobre stosunki z, z, ze Stanami Zjednoczonymi. Tam, tam naprawdę, jak, jak byliśmy, to y, Iran... I jak byłem jeszcze w wojsku, to, to była najsilniejsza armia w Azji. Mieli amerykańskie samoloty, zresztą te samoloty widzieliśmy, gdzie stały, stare już były samoloty, a i latali na amerykańskich y, samolotach y, do oprysku, bo naszym zadaniem było głównie opryskiwać bawełnę, y, pszenicę. I palmy daktylowe. Mm -hmm. Także tam, tam spędzi od, od stycznia do czerwca lataliśmy, później wysoka temperatura. Do kraju żeśmy wracali i mechanicy zostawiali, zostawali tam, u naprawiali te samoloty, przepłótniali. Czyli to nie było 10 lat na miejscu, czyli tylko na, po sezonie wracaliście tak, do Po sezonie Polski. wracaliśmy. Raz było tak, że. Zawsze do z powrotem? Nie, Antki zostawały, Antki zostawały, a my wracaliśmy y, różnymi liniami, y, liniami przez, albo włoskimi, albo francuskimi, a bardzo dużo Iran wtedy utrzymywał przez Wiedeń, żeśmy latali, Austrianem dużo, także, że, że chociaż raz było tak, że, że byłem 12 miesięcy tam w Iranie, no i ponieważ y, nauczyłem się perskiego powolutku, każdego roku, jak byłem. Y, na, nauczony w wojsku, że trzeba znać język wroga. Ja tak y, widzę, że ci Irańczycy są, y, są no Przyjaźni i nieprzyjaźni. Coś rozmawiają, śmieją się. Okazało się, że oni się śmieli z nas, że my wieprzowinę jemy, że, że i tak dalej. Co no, jest niezgodne z ich poglądami. Tak, tak. Niezgodne z ich poglądami. No i, i jak się później y, miałem opiekuna takiego u, y, Mohameda, który, który y, no, uczyłem go latać, chociaż to też niezgodnie z z przepisami, bo nie wolno było ich uczyć, ale to był, ja podejrzewam, że to był ze służb specjalnych, żeby się dowiadywać o co chodzi. I ja mówię do Mohameda: Słuchaj, ja cię będę uczył języka polskiego, a ty mnie będziesz uczył irańskiego, perskiego. No i pytałem się: Mówię: Słuchaj, jak to się nazywa woda? Ab. I pisałem sobie: Ab, że to woda, a chleb: Nan. Any, any. I tak fonetycznie pisałem. Po polsku, czyli... Po polsku, any, tak. Any. tak. Mm -hmm. I tych słów y, y, a powietrze, hawo. I y, 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 tak się nauczyłem, to po pół roku już chłopaki mówią, Bogdan, idź na suk i kupuj tam, bo ty już umiesz się targować i z tymi na suk, czyli na targ. Pół, nie... pół roku to całkiem szybko, żeby się nauczyć języka do takiego poziomu, żeby no, się targować. Jeszcze... Jakoś taki dar miałem do, do tego języka na przyszły rok to już coraz lepiej. Z jednej strony to było dobrze, a z drugiej strony to y, 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 kierownictwo zawsze mnie wysyłało w najdalsze, najdalsze y, y, od, odległości w Iranie. W Iranie. Także a główna baza była niedaleko Teheranu w Kazwinie. I latałem na północny wschód, daleko, tam aż pod Meshchad. Później na południe, koło granicy z Pakistanem, z Afganistanem, Busher, Bandarabas i tutaj blisko Iraku, Desful. Także zwiedziłem cały Iran przez to, bo prowadziłem grupę samolotów czasami. A czasami sam już poleciałem, i później wracałem autobusem, bo tam komunikacja, komunikacja y, kolejowa słabo rozwinięta. I dwa dni czasami jechałem autobusem. Chyba dobrze wspominasz ten okres, co? Tak, no, to była dobra wycieczka, ale z drugiej strony po przylocie do kraju. Po 10 latach, jak, jak dostałem tak zwany stop order, to w Mielcór była nasza baza. To było PZL-WSK o Kęcie jeszcze. I kolega mówi: Bogdan, dostałeś stop order, bo Irańczycy nie dali ci wizy. Że napisali, że kolonel Likus, pułkownik Likus, jest chyba szpiegiem amerykańskim. Nie wiemy skąd się tak dobrze nauczył perskiego. A ja, Czy to tak, był ich główny zarzut? No to był ich główny zarzut, że, że, że jestem szpiegiem amerykańskim. Z jednej strony to doświadczenie takie irańskie, które zdobyłem, to mi się przydało, bo, no bo piękny kraj. Zawsze mówiłem im, że no macie taki piękny kraj. Piękny pod jakim względem? Pod względem, że mają można powiedzieć cztery pory roku. Niektó na południu kraju przy Zatoce Perskiej tam ze dwa, trzy razy w roku uprawiali pomidory, marchewkę, owoce. Na północy, nawet w czerwcu, można było na nartach jeździć. To za szacha Iranu zrobione były wyciągi narciarskie, gondole, także to był najtańszy ośrodek na świecie. Za 10 dolarów można było jeździć, narty wypożyczyć, buty, wszystko. Ja się pytam tych naszych opiekunów, z ambasady, kto tam jeździł. Mówi sami szpiedzy. To, to tam Irańczycy nie jeżdżą, tylko wszyscy wszyscy jedni, drugich kontrolowali. Bo przy okazji, jak byłem jeden rok w Iranie, to byłem można powiedzieć dwa razy. Pierwszy, ostatni raz na raucie ambasady polskiej. No to ponieważ byłem kierownikiem kontraktu, to ambasador mówi: Bogdan żeby przyszedł, ale bez krawatu. Nie wolno być na, na spotkaniu w krawacie, bo to jest wymysł amerykański i tu z okazji 11 listopada mieliśmy wszyscy bez krawatu mieli być. I, i ci inne ambasady również. Wspominałeś o czterech porach roku, wspomniałeś o dwóch porach roku. Tak, i to była, na, na południu była w, wios lato, później była y, y, wiosna tak między środek, y, środek Iranu, góry tamte były y, no, zima i nad Morzem Kaspijskim była jesień. Także, także to wszystko i nawet taka książka wydana była przez Irańczyków, że cztery pory roku. Ja jeszcze im mówiłem, że... No, macie takie piękne tereny. My nie chcemy tu do was, wasze kobiety tam zabierać czy coś. Byśmy przyjeżdżali na, na, na wczasy, tak jak inne kraje turystyczne. No, ja mówię na przykład tam pły, pły, y, były rzeki takie, gdzie, gdzie siarkowodór było, widać, że lecznicze. Jakieś tu mówię, jakbyście takie balneologiczne zrobili y, kurorty, jakiś port lotniczy. No, to mówię, to nie płynie woda, a tu płyną dolary. Ale po przylocie do kraju, y, nawet nagrałem to, gdzie w 1991 roku. W telewizji, w pile, asta. No, ja mówię, wojna w Afganistanie, wojna w, później będzie wojna w Iraku, bo Iran to według mnie wtedy był i podejrzewam dalej, jest najbardziej terrorystyczny kraj na świecie, który, który sponsoruje wszystkich terrorystów. Mm -hmm. Także że ja wtedy już w telewizji oficjalnie powiedziałem, że. że no piękny kraj, ale terrorystyczny kraj. Tam tych policji y, y, była policja obyczajowa, policja y, żandarmeria, kilka rodzajów policji. To nie miałeś z tego powodu żadnych problemów tam na miejscu, że właśnie brali cię za szpiega, albo w jakiś sposób podchodzili do ciebie bardzo nieufnie, jeśli to tak terrorystyczny kraj? No, Bo jednak byłeś takim outsiderem tam. Tak, outsiderem i dlatego też na, w, końcu, w końcu powiedzieli, że że mam zakaz wstępu. Ale po 10 latach. Po teraz... 10 latach, tak, tak, ale to, co widziałem, to, co zwiedziłem, to, to rzeczywiście no, dało mi dużo do, do y, zrozumienia, i przy okazji kiedyś miałem y, taki przypadek, bo polecieliśmy z takim Mohamedem, moim uczniem, opiekunem nad Zatokę Perską, tam do Zahedanu, blisko. Y, Blisko Pakistanu, temperatura wysoka i cylinder jeden, bo jest dziewięć cylindrów na n drugim, jeden cylinder pęk. No to jak na dziewięć pękł, to tak zaczęło część samolotem, że musiałem wylądować w pszenicy, takich gdzieś metr osiemdziesiąt. Nie, nie wysiadł silnik, tylko było, zaczęło trząść samolotem. Trząść samolotem, ale silnie, ja wyłączyłem silnik, bo by połurywało. Stery były y, trzęsło tak, że nie mogłem utrzymać sterów. To dobrze w takim razie, że byliście nad jakimś y, polem, bo gdybyście tak, byli na nad polem. Górami... bo ja, ja opryskiwałem pole, jeszcze chyba 600 litrów zostało chemikaliów. Mhm. I wyskoczył ten y, Mohamed, i od razu ja mówię, i się modli. Klęknął, i Allah. Wyskoczył hak. z samolotu. Tak, obok mm. samolotu. Ja mówię, Mohamed, chodź tu zobacz, pomożesz mi, zobaczymy, bo tu olej, coś tam się pali, trzeba zgasić, czy coś. Co się, co, dzieje. Co się paliło? No bo jak y, iskrowniki działały, śmigło się obracało, to była benzyna, był olej, to coś tam się. Coś tam się tak jarało powolutku. To, to nie niedobrze brzmi. niedobrze brzmi. No, i y, ja mówię do Mohameda: Mohamed, chodź pomóc. A on mówi: Ja się modlę, bo Allah nas uratował. A ja, a ja do niego po persku: Mohamed, a ja się modliłem też i y, do mojego Boga i może nas y, nasz, mój Bóg uratował. A może to ten sam i tak się skończyło później. Nie obraził się? Nie, nie obraził się, bo oni, oni też, mieli, też mieli swoje zdanie o Polakach, o, o innowiercach, czyli, czyli także oni nas też nazywali odpowiednio. I jak się okazało, to trzeba było ten cylinder 1200 km autobusem przewieźć. Mechanik na, na polu wymienił i Start był bardzo krótki, bo w pszenicy mówiłem tym muzułmanom, żeby trzymali za, za skrzydła. Jak już nie będą mogli trzymać, bo silnik będzie taką miał moc, pełne obroty, to ja do mechanika mówię. Mieli trzymać skrzydła, żeby samolot nie poszedł do przodu? Tak. Tak, żeby nie poszedł do przodu. Przecież człowiek nie ma żadnej siły względem tego silnika w To jest ogromny to, to ciąg. trzymali skrzydła na końcówki skrzydeł. I końcówki... W ile, w ile osób? No, dwie, trzy osoby trzymali. i. Jak, trochę jak z lotniskowca. Jak z lotniskowca, tak. Jak już nie mogli, to ja mówię do mechanika, słuchaj, jak tylko y, y, puszczą skrzydła, skrzydła, to klapy wypuszczać, żeby samolot nabrał siły nośną i tak gdzieś na odległości 80-90 metrów samolot się uniósł i, i nad zbożem odlecieliśmy. Chociaż ten samolot, później leciałem aż do Teheranu, czyli z, y, y, z nadmorza, y, nadmorza właśnie czar, y, Zatoki Perskiej, w góry leciałem coraz wyżej i ten samolot, widać było, że on był słaby. Później mechanicy musieli wymienić silnik. Ciężko się ląduje w polu, jak jest jakaś awaria, bo to, to się często zdarza w takich samolotach. I, ta, ta. i to, to no, musi być... Przedzi... Trzeba mieć doświadczenie. Mhm. Trzeba mieć doświadczenie. Bo to I... można się zakopać, jeśli trafi się można, na grzeżną, tak. można się. to od razu ładuje się silnikiem w, w O, w właśnie ziemi. przypomniałeś to. Kiedyś, już będąc w, w Polsce, byłem instruktorem samolotowym w lisie konta mm -hmm. Jak już zacząłeś taką, to miałem też taką przygodę. I no, samolot był taki Sierra Papa Alfa, Alfa November, czerwony, Red Baron nazywali. No, Red Baron. Red tak nazywali Red Baron. I ten samolot prychał, kichał, coś tam mu tam zawsze, zawsze było nie tak. Kiedyś poleciałem z uczniem. Do, była taka trasa do Olsztyn, do Torunia. I w Olsztynie się zniżamy. Mogę Cię mogę tylko zatrzymać. To Sierra Papa to były numery boczne samolotu, tak? Do ludzi, tak, którzy nie znają. Numery snimili. boczne samolotu. Mm -hmm. Sierra Papa to znaczy, że ten samolot należał do Polski. Mm -hmm. Oskar Kilo, czyli OK, to czeski. G to Wielka Brytania, D to Niemcy, Deutschland. Także wszystkie takie znaki to są. Tak jak rejestracja na samochodach. na samochodach, tak. PL. I E, Zniżyliśmy, zmniejszyliśmy obroty, a silnik zaczął prychać. Uczeń mówi: Panie Bogdanie, ja mówię: lądujemy. Nie, ja, bo ja mam za parę godzin y, pociąg. Mógłby pan y, jakoś dolecieć do lisi-konto z powrotem? Ja mówię: Nic nie ruszaj, podlecimy. I lecimy tak delikatnie, też z duszą na ramieniu. Szybując. Nie, cały czas nabierając wysokość, nie ruszając obrotu. Cały czas nabieram, staram się wykorzystać prąd. Czyli, czyli silnik jeszcze działał? Działał, silnik działał, tylko że przy pewnych obrotach nierówno działał. Aha. I lecimy, nabraliśmy dużą wysokość, kiedy już widzę lotnisko, zdjąłem obroty, tak jak to było w Olsztynie. i silnik. Po, 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 po. Wszyscy wyszli, zobaczyli, co tak prycha. Wyszedł mechanik. Co taką szczela? No ja mówię, no ta strzela. Zobacz, to polecimy. Zrobił to samo. Polecieliśmy, prychał. A, mówi, ten typ tak ma. Ja mówię, no a jak, a jak przerwie, to będziemy się martwili. I gdzieś po, po miesiącu czasu, czy tam po dwóch tygodniach, przyjeżdża mój kolega taki Darek Sarnowski z kolegą mówi, że chciałby przelecieć je. Ja mówię, no nie ma samolotu, a ten to jest taki trefny, że może przerywać. A ja mówię, no ale przyjechałem z Warszawy z kolegą, takim biznesmenem. Ja mówię, no dobra, to ja się z nim przelecę. A to było jesienią. I wystartowaliśmy, zrobiliśmy krąg, na naraz patrzę, silnik zaczyna tracić moc kurcze, mówię, no przede mną yy, są las, później druty średniego napięcia pod drutami, ale to mówię, o łączka jest, tak jak mówiłeś, że można się zakopać i ląduje praktycznie bez silnika. Klapy wypuściłem i na takich dużych kątach mówię, no to wyląduje. Ale jak się wbije, wbijeś podwozie, to będzie ciężko. Jak, jak dotknąłem podwoziem, to od razu hamuje i przednie koło i na plecy. I ten facet, Na plecy, czyli kompletnie tako? Tak, tak. Wow. Kato, jaki, to, jaki to samolot? Yy, Cessna 152. A, ten. Tak, malutka, dwuosobowa. I ten, ten yy, kolega, na plecach leżymy do góry yy, nogami, jak to się mówi głowa na dole mówi, czy, czym żyjemy? Ja mówię, żyjemy. A czy możemy się zapalić? Możemy. To szybko wyskoczył, wziął te, yy, otworzył drzwi. Jak się wypina z pasów, jak się siedzi, leży do góry nogami? No, to, to musi bardzo być dziwne, łatwo, dziwne bardzo łatwo Bardzo Ułatwione, także mhm. jednym ruchem otworzył. Spadł na głowę, jak otworzył? No, troszkę tam <laughs> się podturbował, może, ale yy, zdenerwowany i szybko zdjęcia robi. Ja mówię, słuchaj. Nie rób tych zdjęć, bo zaraz może będzie policja, komisja i wiesz, lepiej odejść, najlepiej będzie jak ja sam poleciałem na tym samolocie. Dzwonię, dzwonię do, do y, przewodniczącego komisji, do kolegi Maćka Laska, który teraz w sejmie też jest. I mówię Maciek. Y, Kto, które to są lata? O, o jakich latach mówimy? Y, to lata 2000. Y, 2000 to było gdzieś, no 10, 11. Nikt, nikt nie będzie miał z tego powodu problemów teraz? Nie, bo tutaj się Uro y, utopił się wtedy y, w Warszawie. Pilot, który wystartował y, z Babic, Bemowa i silnik mu przerwał w, i lądował na, na, na Wiśle. I się utopił? Utopił się. Wysko, wyszedł z samolotu tego samego dnia po południu. To, to był taki pechowy dzień. I tego samego dnia, ja, ja mam to zapisane w książce, nie pamiętam, ale utopił się zamiast trzymać się samolotu, to chciał płynąć i się utopił. Drugi samolot, gdzieś tam koło, koło Olsztyna, też awaryjnie lądował. Ja dzwonię do, do przewodniczącego komisji Maćka Laska, a Maciek mówi, Bogdan mi też przerwał silnik. Ja lądowałem koło Olsztyna. Ty jesteś już piąty tego dnia. A tego dnia była taka pechowa y, pogoda, oblodzenie, czyli przy, przy dodatniej temperaturze duża wilgotność obladzało silniki, gaźniki, bo to silniki gaźnikowe. Mm -hmm. I u nas też to było. No i mówi, jak tam y, wszystko w porządku? Ja mówię: no ludzie tego, to weź. Prze, przełóż ten samolot, przewieź do hangaru. No i ponieważ to było kawałeczek od lotniska, samolot przenieś chłopaki przenieśli na, na tym, na, na plecach i do hangaru. Za dwa, trzy tygodnie, czy może za miesiąc, ten sam facet z kolegą przyjeżdża i mówi: Panie Bogdanie, jak się cieszę, że Pana widzę. A co się stało? Wie pan co? Jak moja żona zobaczyła te zdjęcia, jak le, le, leżaliśmy na plecach, to mógłby pan tak raz zrobić jeszcze takie tak, tak, tak lądowanie na plecy? A ja mówię dlaczego? Ona by chciała taką adrenalinę przeżyć. Ja mówię, panie kurczę, tutaj na tych drutach szybowiec się zawisł i zginął uczeń. No, na plecach to no, nie wiem, jak się udało, czy. czy to było szczęście po szczęście, prostu. Szczęście, tak, tak. I, Był... to, I to mówię, niech pan powie żonie, że, że to, że to tyle. Raz, ja taki Ten raz lat. miałem przypadek na plecach. Mhm. No. A dla ciebie to była duża adrenalina takie lądowanie? Ja ci powiem, ja przy wszystkich zdarzeniach takich, bo takich zdarzeń to jeszcze mogę opowiedzieć, które nie zostały opisane, a, a, a tylko tam gdzie nie, gdzie między kolegami mówimy, to jakoś tak zachowuję taki spokój, że aż się dziwię, że nawet jak trudniejsze warunki są, to atmosferyczne, to się bardziej denerwuje. A tu. Wiem, że trzeba będzie że trzeba będzie zachować spokój. I, I go zachowujesz? I zachowuję do lądowania. Miałem taki przypadek też. Y, to był rok, już nie pamiętam, ale też 2000 któryś tam. I y, latałem w Pruszczu Gdańskim. Mm -hmm. I woziłem taką, y, taki baner... Y, Antykoncepcja, czyli seks na szóstkę. Od krynicy morskiej, aż do świetnie. Taki, taki ciągną, ciągnący, za się ciągnący za ogonem, za ogonem mm -hmm. tak? No to on ważył tam ze 100 kilo. I kiedyś przyleciałem nad... Mogę tylko zapytać, jak się z tym startuje? To jest przyczepione do ogona, leży na ziemi. Na samolot ziemi. startuje to po prostu się ciągnie po ziemi? Ciągnie się po ziemi. A jak oni to robią, żeby to było utrzymane w pionie, w powietrzu? A to jest tak odpowiednio, odpowiednio ustawione. Teraz, mhm. teraz już jak takie banery się ciągnie, to samolot ma hak. I taki baner jest na, na takiej bramce i samolot przelatuje i chwyta. Także nie ciągnie się po ziemi ten baner, ale dawniej nie było takich metod i, i ten baner ciągnął się po ziemi. Mhm. No i tak latałem, aż w końcu już praktycznie skończyłem latanie, ale we wrześniu chyba. Y, no, i jeszcze jeden locik do Krynicy Morskiej, czyli do Wisło-Uścia, i do, i do tego, i do Krynicy Morskiej. I w rejonie y, wisło y, mówię przez radio, że coś mi silnik prycha. Mówię, no kurczę, y, Gdańsk informacja. O, Gdańsk informacja silnik mi przerwał. I ląduję. I lądowałem na plaży. Na, na plaży, na Piachu? Tak. jeszcze jeszcze było tak, że. Też Cessną? Nie, to był Jak-12. Jak-12, Jak 12, tak. To już większy samolot. I yy, widzę, że idzie po plaży, to wiatr wiał północny. Po plaży idzie, bo tak, żebym na samej plaży wylądował, bo to było gdzieś w, w południe, to. To by było fajnie. A tak lądowałem jedną, jednym kołem w wodzie, a jednym na, 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 na twardym. Na twardym. Mhm. Jak wylądowałem, no to w krótkich spodenkach, bo to było. Nie przewrócił się samolot? Nie, nie przewrócił się, ale woda zabierała to koło, jak to fala zabiera. Ludzie od razu się zbiegli i mówią, ja mówię ludzie, chodźcie pomóżcie, bo ten samolot zostanie zabrany przez wodę. Panie, został pan ten złom, zdjęcia sobie robimy. I zaraz przyleciał, bo jak Gdańsk informacja się dowiedziała, przyleciał helikopter i mówi, gdzie jest ten samolot pasażerski? Ja mówię, nie ma samolotu, ja tu jestem ten samolot tylko. A, a ludzie gdzie są, no ja jestem. A to tylko pan. I odlecieli. Zaraz, zaraz przyjechała. Jeszcze, mogę tylko za tak. cię zatrzymać. Cesna by się wywróciła. Czesna też... by się wywróciła, mm -hmm. tak, tak A to jak 12, jak 12 ma koła z przodu dwa. dwa koła z przodu i z tyłu, z tyłu koło ma, tak, jak 12. I y, przyjechał taki, a byłem w krótkich spodenkach wtedy to jeszcze, jeszcze ta komórki takie y, no, grube były, zamoczyła się. <laughs> I policjant przyjechał z Krynicy Morskiej Kładem po Piachu. Mówi: To pan latał tak, a pił pan coś? Ja mówię: No, napiłem się wody. Przestań pan żartować, jedziemy na badanie krwi do Krynicy. Ja mówię: A samolot? Straż pożarna przyjedzie, wyciągnie go. Pojechaliśmy do Krynicy Morskiej. Tam pielęgniarka pobrała krew. I mówi, wszystko w porządku, zero, nie ma tego. Alkoholu? Nie ma alkoholu. Ja mówię do pielęgniarki, mówię, sioczyczko, może jakiś kieliszeczek mały, bo ja wiem, że siostra ma, żeby, żeby tak rozluźnić troskę się. No widzi pan tego, tego policjanta, nie mogę panu dać. No i z powrotem przyjechaliśmy, ja patrzę, a... A... Strażacy zamiast za podwozie wyciągać to wyciągali za, za skrzydło. tak myślałem, że zepsują i urwali tam popsuli No i tak czeka, aż Przyjedzie tam jakaś. To jest, to jest z drugiej strony niesamowite, że przyjeżdża się na takie miejsce zdarzenia, ma się samolot, mm. i zamiast się zastanowić, jak wyciągnąć ten samolot, Ta. żeby go nie rozwalić, to ktoś po prostu wyciąga go ze skrzydło i no, normalnie niszczy maszynę. To jest niesamowite. No nie Że nikt się nie zastanowił, nie pomyśleli, jakby to, to wyciągnąć, za który element można pociągnąć, który jest metalowy i się nie zepsuje. Tak. No właśnie, no ale to są yy, ludzie tylko. Niemyślący, może czasami. W, jak, w jakiej pozycji było to koło, już na samym końcu? One wkopało się głęboko? To, to, które nie, było... one się nie wkopały. Tyle, że woda, że musieliby wejść do wody i, i zamoczyć się, żeby te, bo tam woda przy, przy brzegu, no ile po kolana, czy tam po pas. I przyjechała straż pożarna. Ja siadłem, bo zimno mi było Wiatr wiał, bo to już wrzesień był Coś zimno nad morzem jest bardzo Tak, lewe. tak, wiaterek wieje a ja w krótkich spodenkach I TeleExpress Od razu przyjechał y, y, Z telewizji gdańskiej Pani z TeleExpressu z, z telewizji polskiej I mówi Ja siedzę, a tam przyszedł do mnie strażak Mówi, panie Bogdanie Ta pani chce z panem wywiad przeprowadzić ja mówię, żadnych wywiadów, siedzę tutaj. No to on poszedł i powiedział, że pilot nie chce rozmawiać. To z powrotem przyszedł i mówi: Panie Bogdanie, ta pani powiedziała, że jak pan nie udzieli wywiadu, to znaczy, że pan coś ukrywa. No to ja też się tak zastanowię: no dobra, już poszedłem i wywiad w telewizji i podobno i ukazał się w teleekspresie wywiad ze mną. Że awaryjnie lądowałem, żyje i od razu cała moja rodzina z Polski dowiedziała się i znajomi, że awaryjnie lądowałem, wszystko ok, ale co z tego? Jak ja nie komórka moja zamoczona, nie mogłem, nie mogłem odpowiedzieć ani, ani powiadomić nikogo, ani żonę, ani. Także to były takie czasy. Siemanko. Jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili Twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje.gmail.com dyryopyuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info: do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Poczemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Um, czy ja mogę e, Cię zapytać o, z tego co pamiętam, bo słuchałem wywiadu z Tobą, to był e, Twój instruktor szybowcowy, Dionizy Bielański. Dionizy Bielański, tak, mm -hmm. tak, tak. I z tego co w tym wywiadzie opowiadałeś, to e, bardzo źle skończyła się jego historia. Tak, tak. No, mam zdjęcia to w 1962 roku. Dionizy Bielański, bardzo fajny facet, instruktor szybowcowy. Wiem tylko tyle, że on kończył, może nie skończył, albo Dęblińską Szkołę Orląt. Mm -hmm. I znałem jego żonę, bo wiele Górze żeśmy latali. Lataliśmy na szybowcu Czapla, taki dwuosobowy. No i Dyzio nazywaliśmy go, nawet mam zdjęcia. Ja później Demlin kończyłem. Latałem na, na odrzutowych samolotach i w stanie, i on właśnie w Opolu, w Opolu był agrolotnikiem. No, miał doświadczenie, był bardzo dobrym pilotem. I w stanie wojennym. No, dużo ludzi uciekało za granicę. Mi ojciec opowiadał, że ktoś, w jakimś 12 z Wrocławia, chyba, chyba z Wrocławia uciekł do, do Niemiec. Tak, tak. I że się tamta, tamta historia się udała. Tam ta historia się udała, to powiem jeszcze o tych ucieczkach, które się udały. A mój instruktor świętej pamięci Dionizy Bielański na ANI II, gdzie można było 12 osób wziąć, spod. Dzwonił po nią telefon. Aha. O kurczę, to dobra, to zaraz wezmę, wyłączę. Ja, ja, ja pójdę, sekundę. Co? Proszę, siadajcie, pójdę. Aha. To ja wezmę, wyłączę go. No. O, 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 o tym dionizm, właśnie. Jeszcze sekunda. Tak. Dobra, wracamy po przerwie na telefon. Rozmawialiśmy o dionizm bielańskim. Tak, i dowiedziałem się, że y na Einie drugim na enie drugim Dionizy Bielański chciał uciec do Austrii. To była taka opresja, że ludzie musieli uciekać? No, było tak, że piloci, którzy latali w agrolotnictwie w Sudanie, czy tam w Afryce, gdzieś. Nawet nie wracali, jak się dowiedzieli, że stan wojenny jest w Polsce, to nie wracali. Zostali za granicą. Mam takich kolegów, którzy w Kanadzie są, kontakt nawet z nimi mam, mhm. już do Polski nie przylecieli. Nie przyje... Ani nie przyjechali, ani nie przylecieli. A Dejzio chciał rodzinę i polecieć do Austrii. I z Opola wystartował, bo to już było kilka razy takich tych ucieczek. Nie uciekali do Austrii. No tutaj góry, to może ten Antek gdzieś tam na radarach był widoczny, gdzieś jak się troszkę wzniósł. I w, w rejonie Czechosłowacji gdzieś zauważyli go, migi 21. I no to musiał wydać komendę nasz Dowódca, czyli generał Jaruzelski, wydał komendę, żeby zestrzelić ten samolot. Był to samolot, z tego co wiemy, to całą rodzinę wziął. Cała rodzina zginęła tam. Spalił się, zniszczony został. To pewnie jakąś rakietą w takim razie. Rakietą, tak, tak. Rakietą, jedną czy dwie rakiety, taki samolot, to, to nie ma problemów, bo to jest, no co za problem, żeby zniszczyć. To też musi być ciężko na sumieniu tym pilotom, bo wiedzieli, że zestrzelili po prostu swojego. No właśnie, ale rozkaz wykonać musieli, nie, nie, nie wiesz, kto to, kto to zastrzelił. Nie wiem, to Czesi byli. To, Czesi, nie, no to nie byli nasi polscy piloci. To były nad terytorium czeskim i Migi 21 czeskie. Mm -hmm. tak? A były takie przypadki, yy, bo ja będąc w pile... To, to musi być nieprzyjemne doświadczenie dla takiego pilota. Bo ci piloci, nawet jak to byli Czesi, to oni też wiedzieli, że. No tak, tak, właściwie nie do... wiedzieli, że. że, że ta, tylko, że nie wiedzieli, ile tam osób leci, ile tam osób zginie. Ja, ja powiem tyle, że my żeśmy mieli, jak uciekł y, samolotem z Zelbląga y, na Tempelhof. Nawet Tempelhof to to zwany był. Y, lotniskiem lotu Landing on Tempelhof mhm. lot, bo przecież uciekli też samolotem linii lotniczych polskich, cała załoga yy, z Wrocławia chyba nawet i wylądowali tam już oni nie chcieli lecieć do Polski i, polecie, i zostali tam samolot później został do Polski przy, yy, przebazowany a z Elbląga lecieli y, t, jaczkiem XII czy jakimś innym samolotem, czyli przelatywali prawie całą Polskę. I dopiero później się dowie, dowiedzieliśmy, co oni zrobili. Wylądowali gdzieś na polu i nama, mieli przygotowane y, takie y, szablony na, cze, y, na gwiazdę, żeby pod skrzydłem pomalować czerwoną gwiazdę. I jak przelatywali nad Rosją, nad, bo oni nie wiedzieli, gdzie tam, nad rosyjskim jakimś tam garnizonem, ci patrzą, a to nasz samolot. I nawet nie zrobili żadnego rabanu i samolot wylądował nad Tempelhof. My żeśmy też na samolotach Su-22 mieli. Takie ćwiczenia, żeby przechwytywać samoloty wolno lecące. No to było ciężko, bo to w kółko się latało i były. To ć... jest dosłownie taka przewaga prędkości, że trzeba w kółko dookoła niego latać? Tak, tak. No i jak ja miałem minimalną prędkość 600 km na godzinę, a taki antek 120-200 na godzinę, to musiałem w kółko. I, i... To, I to w tym 122 bardzo szybko się paliwo skończy. Tak, tak. I. I były takie przypadki, że ci, co na Antku lecieli, naprowadzali nas. To było w stanie wojennym głównie, że naprowadzali nas na taki cel na, na radarze nisko, bo wiadomo, że taki samolot leciał nisko 100, 200, 300 metrów, a ja 500. I na tle zielonego lasu, na tle pól, ciężko było rozpoznać. I ci, którzy lecieli na Antku, też drżeli, żeby. Tymi y, strugami ich nie strącić, i żeby nie spadł taki antek. No ale to, to raczej, raczej nie było takich przechwyceń. Tyle, że to najwyżej było y, no, taka przestroga, że, że wojsko już coś tam stara się y, zobaczyć. Jeśli przeleciałby 122 obok antka tak szybko, to z tymi strugami rzeczywiście mógłby mu zaszkodzić jakoś w tym locie? Tak, tak. No to dlatego też na samolotach odrzutowych, jak były, nawet jak startowało jedno suza za drugim, to było widać strugi powietrza, i było gdzieś po 20-30 sekundach mógł samolot taki jeden za drugim, a, a już antek. To musiał 2-3 do 5 minut startować dopiero za takim samolotem. I to, to była procedura na, na lotniskach komunikacyjnych, również, mm -hmm. że, że tak trzeba było wykonywać w takich odstępach czasu. Um. Jak słuchałem sobie wywiadu z tobą, to też opowiadałeś, że w, jak byłeś w Dęblinie, wysłali cię do krosna, żeby latać, szkolić się na junaku. Tak. I że i tam na miejscu pracowałeś z pilotem, który latał dla Rafu na drugiej wojnie. Dobrze, dobrze rozumiem? Tak, tak, tak. tak. Jak, jak się pracowało w takim razie z takim pilotem? No, taki to był peszkę, instruktor Peszkę. Jego syn też. Ma firmę w Krośnie nad Wisłokiem, śmigła robi, także z lotnictwem jeszcze ma wspólnego. A. Jakie narodowości mu? Polski. A, to był Polak, która... Polak, Polak, który latał w Anglii w dywizjonie, tam y, nie pamiętam już w którym, w każdym razie myśliwskim dywizjonie. Podczas wojny? Podczas II wojny, tak, tak. I y, opowiadał nam, jak. Y, jak trzeba, jakie były przypadki, jak y, przylatywali tu nad y, przylatywali y, nad y, pociąg i mówi niektórzy wzdłuż pociągu strzelali, jak y, taki pociąg fus y, no jakieś materiały wybuchowe czy coś? To wybuchały w ten samolot. Wybuchało i samolot został y, dostawał się w te odłamki, albo... Yy... Ale z drugiej strony dużo łatwiej było trafić. Ja pamiętam, że oglądałem filmy, jak to łatwiej było trafić, bo leciało się po linii, no tylko, tak. że, że, tylko że te same te pociągi, które były napędzane parą, jakby wybijało im, to, to, to leciało w tak. górę wszystko, więc mogło ok. też zestrzelić ten samolot. Tak. I, 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 I właśnie mówił, że trzeba było pod kątem lecieć, bo mówi, kiedyś miał taki przypadek, że... A na jakich maszynach latali wtedy? No na Spitfire'ach, mhm. na Spitfire'ach i mówi Spitfire'em strzelał i y, to znaczy działka ze Spitfire'a strzelał ten pociąg, Wy, y, tam widać było, że chyba y, spirytusz czy alkohol jakiś i to do góry poszło i mu szybę całkowicie zalało, ale miał i, i ta szyba się tak troszkę jakby natopiła opowiadał. I mówi, trzeba było przyciskiem, żeby, żeby ta pleksji do lądowania, szczególnie, żeby było widać coś, bo przyrządy to mógł lecieć według przyrządów. Jeszcze mówił, jak, jak no też że jak przyjechał po, po zakończeniu wojny do krosna nad Wisłokiem, to yy, no, jak to pilot. Od razu, jak dostaliśmy tam y, amerykańskie samoloty do szkolenia, Amerykanie dali tam y, bardzo dużo tych samolotów, to on z kolegami tam ukrył gdzieś w stogu siana, czy tam gdzieś w stodole, bo jak się dowiedziała, władza ludowa to zaczęła to niszczyć, palić. No to jemu, a było tych samolotów, no bardzo dużo mówi, no takie samoloty, tak zniszczył A teraz już nie ma, one wszystkie są zniszczone, nie ma żadnego no. łosia, chociaż łosia podobno gdzieś tam rekonstruują, karasia Rekonstru nie ma. Tak, nie ma, a, a przed wojną były, były to samoloty, gdzie w Mielcu bardzo dobre samoloty były, no nasze samoloty i naszej myśli konstrukcyjnej i... Konstruktorzy, i rzeczywiście to były bardzo dobre samoloty. Powiem tyle, że, że szkoda tych szybowców, które przed wojną były też i nie ma żadnych szybowców, nawet, nawet te samoloty, które, które u nas były, żeby chociaż latały, bo są dwa Migi 15, prywatne, które latają w, w modlinie. Tak, rozmawiałem tutaj z pilotem. Tak. Mhm. Y i teraz w pile taka pani Anna Nowak, też sympatyczka lotnictwa, kupiła, kupiła sama miga 23. I to jest po prostu dla mnie niesamowite, że. No ludzie... właśnie, dla mnie też niesamowite. Taka, taka no, sympatyczna fanatyczka lotnictwa. Ale ile to jest pieniędzy, żeby to wszystko, żeby to doprowadzić do stanu no żeby lotnego? doprowadzić to. I i ona nawet y, teraz by, y, ja mówię Aniu słyszałaś bo było pięć samolotów MiG 23 które latały w Słupsku które zostały ale nie w Polsce w Stanach Zjednoczonych jeden samolot dwumiejscowy teraz się katapultowali silnik się y, y, coś tam nie pracował i musieli się katapultować. I tylko zostało cztery, ale nie latające I piąty w pile jest. No na razie na razie jest silnik, silnik tam nie wiem, czy jest, ale kupiła gdzieś w Niemiec z Niemiec ten MiG-23. To jest jedyny nawet pułk słupski nie posiada swojego samolotu. To jest gigantyczna maszyna po prostu. Tak. Olbrzymia maszyna. Um, czy w takim razie na przestrzeni te, Twojej kariery lotniczej udało Ci się porozmawiać albo polatać też z jakimiś innymi pilotami, którzy latali na wojnie? No, tylko słyszałem, że, że, że byli piloci, którzy latali. To mój instruktor Leszek Śródtowski, który nie żyje, to mówił jak byliśmy razem instruktorami w prywatnej szkole, pierwszej prywatnej szkole w Żernikach pod Poznaniem, to mówi, że miał kolegów, nie wiem czy, czy kontakt miał, chyba nawet jakiś kontakt miał, którzy latali w wojnie koreańskiej, na, na Migach 15, na mhm. Limach II, tak. Także ja nie miałem już, ja byłem już za, za młody, żeby, żeby mieć kontakt z tymi pilotami. Okay, czyli, ty, czyli tylko z tym instruktorem w, w Krośnie? W Krośnie, tak, tak. Z tym instruktorem Peszkę, tak. tak. No on ciekawie opowiadał, to, to nie tylko y, takie, y, no, które nam, jego zadanie było nas wyszkolić na Junaku Trójce. I to a... już pod, pod bycie pilotem wojskowym. Tak, tak, mhm. no. A... Opowiadał różnie tam, jak to było w Anglii, jak przyjechał do Polski, jak, jak go tam przepytywali, jak go tam. No, w każdym razie bardzo dobry instruktor, bardzo dobry pilot. No, szkoda tylko, że te samoloty, jak opowiadał, ile tych samolotów było, tych amerykańskich tłokowych takich, no to aż. aż jak to się moje ciarki przechodzą, że, że tak zniszczone zostało? No, niestety. Już niestety już nie wrócą. Um, też ciekawy fragment, który zobaczyłem w wywiadzie, który z tobą słuchałem, to było on chyba odnośnie egzaminu na migu u ps PS15-17 z generałem Kowalskim. Dobrze tak, kojarzę? Tak, tak. No, też po zakończeniu, właściwie na trzecim roku, już miałem lecieć. Z komendantem szkoły, demlińskiej szkoły, którym był generał Józef Kowalski. No to zawsze człowiek młody, 20 tam lat, a tu generał. I na Migu 15, instruktor, ponieważ był. A jeszcze powiem o instruktorze. I poleciałem z generałem no troszkę tak się strefo, stresowałem. stresowałem tak mhm. bo to z generałem zrobić pętle tam Imelmana przewroty różne beczki tam zadanie wykonałem a generał mówi dobra likus. To poczekaj, ja ci pokażę, jak to. No to byłem... Czyli to było w dwumiejscowym czy lecieliście pokrętł. W dwumiejscowym, nie mm -hmm. dwumiejscowym generał siedział z tyłu. Mm -hmm. Także jak to wykonał, to z takimi przeciążeniami wykonał, że mówię, no kurczę, starszy facet i tak to ciągnie, bo ja to wykonywałem tak, jak mnie uczono, nie za bardzo, nie za bardzo, żeby. żeby bo przy wykonywaniu pętli, to w trzeciej sekundzie to jak na, na Su-7, Su-20 to wykonywaliśmy tak zwany manewr do rzutu bomby atomowej. Mhm. To było przeciążenie 5,5 g. Trzeba było osiągnąć. A tutaj z generałem to tak ciągnął, że normalnie krew odpływała od głowy i nic człowiek nie widział. Tyle, że miał świadomość, że za chwilę ta krew dojdzie do głowy i będzie widać, także będzie człowiek Czyli widział. obraz się zawężał. Obraz się zawężał. To tak jak na Wirówce, na Wirówce w Warszawie, tam jak nas badali, to, to też zamykano w takiej kapsule mhm. kręconą i światełka były po boku i trzeba było je wygaszać jak... Jak tego. Czyli tak, jakby obsługiwać samolot, jednocześnie o, 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 tak. odczuwając te przeciążenia. Przeciążenia. I, i do, dopiero jak już później krzyżyk, tylko człowiek widział, oczywiście było się podłączonym pod, pod oddech, pod EKG, że serce, wszystko tam monitorowane było przez, przez lekarzy. Którzy widzieli na monitorze, czy, czy jak to serce, jak, jak oddech, wszystko i jakie przeciążenie pilot wytrzymywał. No, pilot normalnie w Dęblinie musiał wy, wytrzymywać 5-6G. Czyli wtedy jeszcze nie było 9G? Nie było, tak, tak. Ale, ale by, by robili doświadczenia, bo ta nasza wirówka była jedna z, z najnowocześniejszych w Europie. Tutaj W Dęblinie. Nie, w Warszawie, w Warszawie. I na tej wirówce nawet, nawet pamiętam, że gagarin, gagarin był kręcony i też nie wytrzymywał takiego przeciążenia jak niektórzy podchrążowie z dęblina. Także... Bo do tego przeciążenia podobno trzeba się przyzwyczaić, że to, jest, że to można to znosić lepiej, jeśli się będzie trenowało. Tak. Trzeba wytrenować, odpowiednio trenować, dlatego w Dęblinie były odpowiednie przyrządy, na których można było troszkę potrenować i poza tym odpowiednio też się w czasie przeciążenia, że napiąć mięśnie brzucha i cały człowiek, żeby był napięty. I od też były to takie, takie oddychania specyficzne? Oddychania takie krótkie, żeby, żeby nie oddychać pełnym, pełnym y, powietrzem, pe, pełnymi płucami. Mm -hmm. um, później, z tego co, z tego co rozumiem, y, wysłali cię do Krasnodaru. Tak. To było już po, po zdaniu tego egzaminu. Po zdaniu egzaminu byłem y, 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 w 70 roku na. Na przeszkolenie to byłem w Bydgoszczy, dowódca pułku mówi Bogdan wysyłamy ciebie jako najmłodszego na Su-7, bo w tej chwili to warunkiem żeby na Su-7 latać to trzeba było mieć 1000 godzin na latane, ja miałem gdzieś 300 godzin na latane i pierwszą klasę pilota, a ja miałem trzecią klasę. To z czego wynikało to, że wysłali ciebie? Wynikało z tego, że miałem dużo nalatane na, na zaroklubu, na szybowcach, i, i opinia była taka, że dobrze latałem. I ponieważ Rosjanie, Rosjanie też szkolili, a 7 młodszych pilotów, nawet, nawet szkolili w szkołach tam, jak już później polecieliśmy tam, to ja byłem najmłodszy i okazało się, że najmłodszy pierwszy wyleciał na tym samolocie. Samodzielnie? Samodzielnie, tak, tak. I na początku nie mieliśmy dwumiejscowych samolotów, to trzeba było tak zwaną kołowanie, ruloszkę, kołowanie, później dopalanie włączyć, opuścić koło, później podnieść koło i wypuścić spadochron i dopiero za którymś razem trzeba było, no to już tak się szybko to stało, bo jak najpierw to z, z, później to z instruktorem się wykonywało loty, jak na innych samolotach. Już jak tam, były dwumiejscowe. dwumiejscowe. A jak nie było, to jak wystartowałem, to mówię 1500 metrów, to tak to parę sekund Nabrałem wysokość, tam pamiętam, że do 600 km na godzinę trzeba było schować podwozie, klapy. To było A... stresujące dla Ciebie, czy raczej byłeś podekscytowany? No, byłem podekscytowany, także to nawet nawet nie zdążyłem zauważyć tej prędkości. Jak to szybko dopalanie wyłączyć, żeby. I później dopiero odetchnąłem, jak na wysokości 1500 metrów trzeba było wypracowywać paliwo. i... Coraz niżej, bo na samolocie SU-7 to lądowanie na 4 km przed dalszą, przed, przed trzeba było mieć 200 metrów i. 4 km przed lotniskiem trzeba było mieć 200 metrów. 200 metrów i prędkość 450 mhm. km na godzinę. Także lądowało się na, na prędkości. Poniżej 400, także że do, i dlatego Su-7 miał dwa spadochrony. I jeszcze y, takie było powiedziane, kto lata na susiem, lata w siem. No, także to był rzeczywiście. Czyli tak, kto lata na Su-7, lata na wszystkim. Na wszystkim, tak. Kto lata na. Czyli Su... to była trudna maszyna, czy z jakiego powodu, z czego to wynikało? A wynikało to jeszcze z tego, że. Y, nie był dopracowany silnik. On bardzo do... Tam były niesterowane łopatki, turbiny i sprężarki. Czyli jak było za dużo powietrza, to się tak zwane stworki, czyli z lewej, z prawej strony silnika, były, które upuszczały te taśmy, żeby za dużo, za dużo nie, nie leciało powietrza do silnika. A jak, a jak za mało, to. Wchodziły do wewnątrz i, i czerpały. Także to było. I adaptacja takiego silnika, z tego co pamiętam, to była kilkanaście sekund. Czyli jak już y, otworzyły się te, y, te wszystkie taśmy upusty przed lądowaniem, to jakby się dało obroty, to po 17 sekundach dopiero y, turbina. Y, dopiero to będzie czuwalne. Odczuwalne. Czyli, czyli były takie przypadki, że pilot stwierdził, że no nie wyląduje. I pamiętam w Bydgoszczy, jeszcze to był 72 rok może, leciał nad pasem i samolot nie, nie nabierał prędkości. Dopiero na końcu pasa nad silnik zabrał i już wszyscy myśleli, że się rozbi. 17 sekund to jest bardzo długo, prawda? Bardzo dużo, i to trzeba. Przed lądowaniem już 17 sekund, że się nie, nikt nie zabierze obrotów. No, to tak samo jak na samochodzie: chcesz dać gaz, i dopiero po 17 sekundach ci wejdzie gaz. A tu. Jakie były główne różnice pomiędzy sąsiadem a migami, na, którym, na, na których latałeś wcześniej? Tak, były różnice takie, że na migach. Była adaptacja 1-2 sekundy, czyli dawałeś obroty, już silnik nabierał i, i prędkość rosła, a na Su-7 nie. Jeszcze y, duża prędkość do lądowania była na Su-7 i było takie coś, że y, na tych samolotach y, Migach, na Limach, czyli y, 15, nie było tak zwanego zjawiska Podchwatu, czyli o co chodzi, że siła nośna wychodziła przed środek ciężkości. Jak się większe kąty natarcia zrobiło, to siła nośna zaciągała, czyli jak. I wyrywała samolot do, do... Wyrywała, a to szczególnie przy trzecim zakręcie, jak do lądowania się wypuściło się podwozie, i były przypadki, że na trzecim zakręcie. Pilot ginął albo, albo przy rozpoznaniu. Y, 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 też były takie przypadki, mój kolega zginął, gdzie ro, z, zaciągnął się i samolot sam się zaciąga i leci do ziemi. Czyli jakby to się nazywa, że przeciągnął? Przeciągnął, tak. Mhm. tak. Samolot I stracił siłę nośną. Stracił siłę nośną. I nic no. wtedy się nie da zrobić, jest z takiej jest wysokości. Wtedy, tyl, no, nawet nie wiem, czy by się zdążył wykatapultować, bo ten kolega widział. Koło kościerzyny zginął i katapultował się, ale już było za nisko, żeby się uratować. Spadochron się nie otworzył całkowicie. No. Także... To, był, to był zły pilot, czy to była wada maszyny? No, pilot tego nie zauważył, że się zaciągnął. Ja zawsze, ja zawsze uważałem i uczyłem. Pilotów, uczniów, moich uczniów, żeby uważali na zjawisko podchwatu, bo to tak, tak się nazywało, że, że samo zaciąganie. Że pilot, żeby uważali, że ludzie giną dosłownie tego, tak, tak. tak, co no, musieli, musieli A szczególnie na małej wysokości, szczególnie bo na duże wysokości, jakby tam zaciągnął, no to jeszcze miał czas albo oddać od ciebie drążek. Straciłby jakąś wysokość, a na małej wysokości to już to samolot ważył ponad 10 ton, no to już tak jak żelazko leci. Jak odbierasz tą sytuację, która się dzieje na Ukrainie, biorąc pod uwagę to, że tyle czasu spędziłeś z Rosjanami szkoląc się z nimi, latając? Trudna to była dla Ciebie informacja? No, trudna była informacja, bo no, szkoda tych, bo przede wszystkim e, ja. Latałem w Krasnodarze. W Krasnodarze latałem, to byłem trzy razy w Krasnodarze, na przeszkoleniu na SU-7, SU-20, SU-22 w pierwszej grupie. To jest, można powiedzieć, niedaleko Rostowu, tagarok byłem, Rostów. I y, jedna co mnie, pierwszy raz jak przyjechałem, to był 70 rok, to na zbiórce w poniedziałek było tak do defilady. Jak ja zobaczyłem, ile tych rodzajów wojsk, kapeluszy, berecików, piórek z Afryki, prawie cała Afryka była szkolona nawet Chile, Argentyna za wyjątkiem chyba Niemiec, Francji. Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych Wielkiej Brytanii, wszystkie kraje, tam było z 80 tych różnych narodowości i mówię, i, i Wietnam, także, że mówię, no, cały czas mówię, mówiono, że, że nam, że to y, Zachód jest agresorem. Zachód z agresorem, a jak zobaczyłem, ile tych, ile tych narodowości było szkolonych w Związku Radzieckim, no to, to tak sobie pomyślałem, kto tu, kto tu jest agresorem, kto tu szkoli. Miałem taki przypadek, kiedy. Co, co masz na myśli mówiąc, kto tu jest agresorem? Czyli miałeś takie podejrzenie, że to Rosja może być agresorem? Miałem takie podejrzenie. Jak już w stanie wojennym, to znaczy. Mój kolega z Berlina zaprosił mnie. Jechaliśmy maluchem 126P. Zona prowadziła. I przyjechaliśmy do Berlina. On nas zaprosił na grilla. To był 80 któryś rok. Ja mówię, co, na co? Na grilla. Mówię, no zobaczysz, co to jest. Ja przyjechaliśmy, piękna pogoda. Spaliśmy, bo on spiły był. I no, grilla to już później żeśmy wiedzieli, co to jest, kiełbaski, i mówi: Mam dla ciebie niespodziankę. Ja mówię, a co? Ono widzisz, tu jest kolega. Ja mówię, no, to jest kolega, też pilot, ale tylko że on jest z Luftwaffe, z niemieckich sił y, powietrznych. Y, powietrznych. No i y, mówię: No, to wyżeście chcieli na nas napaść. Niemcy. Ja tak do, do niego on tam tłumaczył. Mówi, słuchaj, ile ty masz samochodów? Ja mówię, no widzisz, Fiat 126P. A, a widzisz, a ja mam BMW i jeszcze mam y, jakiegoś Mercedesa. A, a ile ty masz domów? Ja mówię, no, no ja mam trzy pokoje z kuchnią. A ja mam jeden dom nad morzem, a jeden dom w górach w Harcu. To ja będę starał się rozpętywać wojnę, żeby, żeby to wszystko, ten mój majątek, stracić, to raczej ty, który nie masz nic. I tak jak byłem w Krasnodarze, jak byłem zapraszany do tych pilotów, instruktorów, którzy nas szkolili, to jak byłem u nich w domu, no to rzeczywiście yy, yy, szafy, szafy drewniane, jakieś tam wszystko spakowane, walizki, cały czas w gotowości, że, że nic tam nie było takiego, żeby pomyśleć o przyszłości, żeby sobie, żeby sobie wybudować przyszłość i tam na stałe mieszkać. Mhm. Mm um, jak rozmawiam tutaj w tym podcaście z różnymi ludźmi, którzy byli w Rosji i opowiadają mi właśnie o tym, jak wygląda Rosja, jakie są kontrasty w Rosji i jaka jest rosyjska mentalność. Dla mnie to jest zawsze zaskakujące, jak ludzie mi opowiadają o tym, bo ja nigdy nie byłem w Rosji i mi to jest też ciężko uwierzyć, jak oni mi opowiadają różne rzeczy o Rosji. Jestem ciekawy, jak wyglądały twoje doświadczenia, jeśli chodzi o to, jak. Co się, co, co się działo w Rosji i jak to wyglądało w porównaniu z tym, co się działo w Polsce. Chociaż domyślam się, że w tamtych latach to też wyglądało troszeczkę inaczej. Tak, no jak byliśmy szkoleni, to pierwsza rzecz, pierwszy przedmiot to y, historia KPSS, Komunistycznych Partii Sowieckiego Sajuza, najważniejsze. I później byliśmy na wycieczkę, na wycieczce, jednej wycieczce byliśmy w Wołgogradzie, czyli dawnym y, y, Stalingradzie, mm -hmm. i pociąg był taki przyjaźni, można powiedzieć w zimie, żeśmy jechali, bo to w styczniu przeszkolenie, chyba na, na kilka dni jechaliśmy, no i y, każdy wagon miał, każdy wagon miał taką y, Kuchnię, czy tam, gdzie paliło się, taka była albo facet, albo pani, która, żeby było ciepło w wagonie i były. Ale to było normalne na tamte czasy? Tak, normalne. Także jecha... było kilka wagonów i w każdym wagonie to było dogrzania, do takie, żeby sam w, w pociągu, w wagonie było ciepło. I na nas słyszymy, że nasi tam gdzieś już mechanicy Nawiązali kontakty i zaczęli przez, bo to był, no jak to się mówi, głośniki, i zaczęli śpiewać tam coś. My wyszliśmy na, na, na z tego, z przedziału, patrzymy, a tam Rosjanie nas, a mówi, dawajcie, poznamy się, zapoznamy się. Wchodzimy tam do, do tego ich niego przedziału, a tam na podłodze gazeta, to jest normalne. Słonina, bimber, szklanki. No i tak, tak oni i ziemniaki gotowane. I tak to było u nich normalnie. U nich tam. A to nie było normalne u nas? No, może jeszcze wcześniej było normalne, ale później już to jeszcze w tych, tych takiej biedy nie było, jak tam była. Mhm. Także w, w tych kołchozach, sowchodach, to, to było, im to wystarczyło. U nas tak ludzie troszkę e, e, widzieli, jak na zachodzie żyją. Dużo ludzi na zachód, także starali się, starali się dorównywać do zachodu, a tam nie mieli żadnych, możliwości, jak mieli jeden kanał tylko telewizyjny czy coś, także, że nie mogli żadnej informacji mieć. Jak ty się w takim razie czułeś tam? Jak widziałeś to wszystko? Widziałeś, że pierwszym przedmiotem, jaki mieliście to była ta historia? To, to nie, nie wydawało się dziwne? No, wydawało się dziwne, ale, ale trochę historii naszej też znałem. Znałem historię. Historia nasza różniła się od jej historii? No, troszkę się różniła, bo Mój ojciec, mój ojciec był partyzantem AK, właśnie tam w rejonie, w rejonie tu Podkarpacia z Jaworzna. Później, jak po wojnie się skończyła wojna, to musiał wyemigrować, rodziców zostawił i pod, pod Jelenią Górę, tam, żeby go służba bezpieczeństwa nie nie złapała, no ale i tak go dorwali, siedział tam, ale to później jego kolegę, jego kolegę no, zakatowali, także jeszcze jego kolega y, mówi, Tadek, ty będziesz następny, no, jak już tamten umierał. No, I tak, także z, troszkę z y, z, z rodziny, z historii, też już człowiek tak wiedział, że nie wszystko może mówić to, co, to, co czuje, to co wie, bo, bo wiadomo, żeby do niczego nie doszedł w życiu. Mhm. To, to musiało być dziwne doświadczenie, jak się jeździło tam na szkolenie i zwłaszcza jak mi już wspominałeś, że jeździłeś tam na szkolenia i już tam zaczynali was szkolić po to, żeby rzucić bombę? No właśnie, to. Może jeszcze zanim zaczniemy o bomby, to bo z tego, co słuchałem w wywiadzie, to powiedziałeś, że przez pewien czas bałeś się o tym mówić w ogóle. Tak, tak. Przez pewien czas bałem się o tym mówić i nawet, nawet jak jechałem do tego kolegi do Berlina z żoną, to ja tam. Checkpoint Charlie, taki był punkt w Berlinie, to ja się schowałem, mówię: żona, żona ty przejeżdżaj, bo tu może być jakaś kamera, jeszcze jak zobaczą, że wojskowy, że, że latał tam i w Związku Radzieckim, to jeszcze może mnie gdzieś także bałem się i, i dopiero, dopiero tak jak to się mówi gdzieś w latach 90., tak już troszeczkę się 2000 już zacząłem, zacząłem to wszystko, zacząłem się powoli, powoli mówię, ujawniać. ujawniać. tak, bo mówię: no, no, trzeba powiedzieć, żeby to nie to, żebym sam to wszystko w sobie tłamsił i nikomu nie powiedział, jak to było. Chociaż nawet, nawet mój kolega, jeden mówi: Bogdan, mogłeś powiedzieć, że żebyś nie rzucił żadnej bomby. Atomowej. A ty powiedziałeś, że w tym czasie byłeś tak hy, wyszkolony i tak y, ideologicznie, i tak, tak byłeś y, nafaszerowany tymi wiadomościami, żebyś to zrobił. Ja mówię, no, ja tak mówię, jak, no, nie będę ukrywał, bo wtedy. Wtedy inaczej myślałem, a teraz całkiem inaczej. Każdy chce wykonać swoją pracę dobrze. No, i Jeśli to była Twoja praca i się starałeś i byłeś zaangażowany, no to jeśli mi dostałbyś takie zadanie, to też żołnierz jest chyba uczony tego, żeby po prostu wykonywać zadania, żeby się nie zastanawiać za bardzo nad tym. Tak, tak. No i zresztą z tego, co wiem i z tego, co nas uczono, to. Nie uczono nas y, y, armii naszej, jakie mieliśmy samoloty, jakie czołgi, jakie uzbrojenie. Tylko my żeśmy się w y, wojsku uczyli armie obce. Jakie amerykańskie, niemieckie, duńskie samoloty, czołgi tego mieliśmy się uczyć. A, a, I to było dlatego, że w wypadku, jeżeli byśmy byli y, no, złapani, to nawet nie wiedzielibyśmy, nawet jakby tam jakieś sztuczkami różnymi, psychologicznymi, czy tam chcieli wydobyć wiadomości, to byśmy i tak nic nie mogli powiedzieć o naszej armii. To jest bardzo ciekawy zabieg, prawda? Tak. Tak, nigdy, nigdy bym nie wpadł, do myśli, ale z drugiej strony później się słyszy taką historię. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, że podobno Polacy, polska Ochrona, Polska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła PZL P53 Astron, czy ten, ten nasz myśliwiec jedyny, tak, który tak, był, tak. to podobno no. nasi go zestrzeli. No I być może właśnie z takiego powodu, bo po prostu nie wiedzieli, nie byli przeszkoleni, że coś takiego w ogóle w Polsce to, lata. Dokładnie, tak, tak. No w każdym razie. Yy... Dopiero później się zacząłem, zacząłem tak się zastanawiać, dlaczego nas nie uczono armii polskich. Ja nawet nie wiedziałem, jakie czołgi mieliśmy, bo musieliśmy wiedzieć, ile tam dywizje, ile jakie amerykańskie samoloty, jakie niemieckie, gdzie co stacjonują. A, a gdzie w Polsce, to nie wiedzieliśmy za bardzo. A um, co, co wtedy wiadomo było, no bo teraz y jak, odkąd jest internet, to ludzie mają troszeczkę bardziej rozległą wiedzę na temat wielu rzeczy i w tym na temat bomby atomowej. Natomiast w tamtych czasach, jeśli nie było internetu, to informacja na temat tego, czym jest bomba atomowa, też musiała być inna, prawda? No Oczywiście. Ja byłem jeden z czterech Polaków, bo czterech nas poleciało do Lidy. Ja podejrzewam, że dalej tam są te magazyny jądrowej i, i, i ta bomba spec, aby jak wtedy nazywali. Yy, nam mówiono, bo było nas czterech, yy, teoretyczne wykłady mieliśmy, a na końcu mieliśmy praktyczne po pokazy. I I kiedy teoretyczne wykłady, na czym polegały? Yy, teoretyczne wy wykłady, na, yy, bo my tam yy, mieliśmy. Nauczyć się zrzutu bomby atomowej specjalnej, z różnych manewrów, bo na początku w latach 70. to był z, z kątem 110, czyli przylatywało się nad cel i dopiero się wykonywało manewr, i zrzut był na wysokości ponad 3000 metrów. Bomba leciała do góry, a ty uciekałeś na na dopalaniu. No czy to nie na... jest ekstremalnie dziwny manewr? Do ekstremalnie rzutu... dziwny, ale nad celem <laughs> jak przylatywałeś, to cię mogli zestrzelić. Właśnie no to i, pod, i podobno mówili wam, że to jest takie, że niemożliwe, że was Nie Niemożliwe przyzwoły. nas Niemożliwe, bo czy... mieliśmy jeszcze yy, takie działka, że strzelały do przodu, jak odlatywałem, to one strzelały do tyłu takie. Ja tam w to nie wierzyłem, no ale, ale tak nam mówili. A tam jak poleciliśmy do Lidy... To... Mogę, mogę tylko jeszcze zapytać tak. o ten manewr, czyli to było gdzieś tam na, na 100 metrach, dobrze rozumiem? Tak, około, 100, około... 150 100, metrów. 150 metrów, wybiera się do góry, tu jest tak. przeciążenie pewnie około 5,5. ,5 I ta bomba wylatuje w ten sposób? Nie, tak... bomba leci jeszcze do góry. To jaki to ma sens w ogóle? Dlaczego w ten sposób? No tak, 110 stopni, ona leci do góry jeszcze do, do 5000 metrów, bo to Samolot nie tak, a tak. Czyli Aha. pod kątem. Ona jeszcze leci do góry. Tu w tym momencie zrzucona. Samolot ucieka, a ona jeszcze... Aha, czyli samolot odbiega w tą stronę. W tą ale... stronę, a ona leci do góry jeszcze pionowo, tak. To brzmi to jak bardzo dziwny manewr. No, dziwny manewr, ale później tam żeśmy yy, w lidzie nauczyli się innych manewrów jeszcze. Także był specjalny poligon tam na. Na, y, w bagnach takich. Wy, 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 w... Poligon w bagnach? Tak, tak. W sensie w jakimś środku jakiegoś lasu, gdzieś schowane W lasu i były wycięte drzewa, żeby, żeby nawet lecieć, żeby wiedzieć. Y, y, tam były takie momenty, kiedy celownik się uruchamiało, były trawersy, tak się nazywały, i w momencie uruchomienia tych. Y, z, od, z odpowiedniej odległości rzucało się taką bombę. I albo z, z góry, jak się zrzucało też. Z jakiej wysokości? No to z kilku kilometrów się zrzucało takie bomby też. Ta, także już te nowocześniejsze celowniki. I y, jak nam. Bo teoretycznie żeśmy się uczyli też. Y, z czego składa się taka bomba? Mhm. Ona była taka jak z klocków Lego. Pierwsza część to była zapalniki. Siedem zapalników. Pamiętam, że było siedem zapalników elektronicznych, jakieś tam uderzeniowe, wysokościowe, ciśnieniowe. Później był yy, środkowa część to była ładunek wybuchowy i trzecia część były do sterowania można było sterować. Czyli I... ona po odczepieniu od samolotu jeszcze była sterowna. Tak, jeszcze można było sterować tą bombą. Czyli to ten manewr jest troszeczkę bardziej wytłumaczony, bo jeśli oni sobie ją wyrzucili, to jeszcze mogli ją dopasować, tak, gdzie gdzie mogli dopasować, a poza tym jeszcze yy, te różne manewry na przykład z, yy, z kilkunastu kilometrów, to jak się rzucało, to ona leciała do przodu, a ja uciekałem na dopalanie, no. Ta tak. bomba miała się zdetonować uderzając o ziemię, czy zdetonowała się nad ziemią? A właśnie właśnie te zapalniki i ładunek był do, stosowany do tego, jaki miał być wybuch. Czy na powietrzny, na, jak nam mówiono, na powietrzny, żeby zniszczyć siłę żywą, czy na przykład uderzyć w ziemię, czy tam pod ziemię, żeby jakieś tam... No, umocnienia betonowe, czy żelbetonowe, czy mosty jakieś, czy, czy jakieś tam bunkry, czy zakłady pracy. O. Także tego. I z tego, co nam mówiono, to no tak jakoś lekceważąco, że ta bomba spec AB to tam nie mówcie, że ta atomowa, spec AB to Mówili wam, żeby nie mówić, że to atomowa? Tak, tak. No nie używajcie tego. A spec, aby to u nas y, na poligonie w Siemie Pałatyńsku, mamy doświadczenia. W środku wybuchy jądrowe były i ustawiano co ileś kilometrów y, więźniów, czy, i później przy takim wybuchu sprawdzali, jakie, jakie z, y, co się działo z ciałem. W zależności od odległości, czy kiedy zostało spalone, kiedy zostało tak napromio, kiedy tak. Także... I, to, I to wam mówili normalnie na tych teoretycznych zajęciach? Tak, na tych teoretycznych zajęciach. I no. jak, jak w takim razie się działo się na takich teoretycznych zajęciach? To jest trochę, no, to... Po, to jest trochę specyficzna informacja, dowiedzieć się czegoś takiego. No, specyf... U, ustawiamy sobie ludzi i patrzymy, co się z nimi stanie. W... No, doświadczenia takie, no. no. Dziwne, ale prawdziwe, takie takie. No musieli wiedzieć, też wiedzieć, jaki ładunek, jakie są. I dlatego też teraz to, co się na Ukrainie słyszymy, co robiono z ludźmi, to dla nas się wydaje dziwne, no, a dla nich to jest normalne. Także. Że... I, I ty pewnie też nie jesteś zaskoczony w żaden sposób, jeśli słyszysz o takich rzeczach. Tak, tak. No jak y, kiedyś zobaczyłem pierwszy raz, bo to na zakończenie tych y, zajęć y, teoretycznych. Po, powiedziałeś na Ukrainie, to jest ciekawe. Na, nauczyłeś się <grym> mówić na Ukrainie. Bo, no, bo wszyscy mówią, chociaż nie, powiedziałeś na Ukrainie, dobra, mi się mi się pomyliło, bo teraz sobie ludzie mówią w Ukrainie, no, ale tak, to nieistotne. Tak. Nie jak, jak, jak byłem tam w lidzie, to na zakończenie czterech nas było, dwóch już nie żyje, jeszcze jest jeden kolega w Radomiu, starszy. No nie wiem, czy jest mobilny, czy, czy. bo ja jeszcze latam na szybowcach, samolotach, jestem instruktorem. I pokazali nam żołnierz, który chodził, to wieczorem nas zawieźli samochodem w bunkrze stał samolot Su-22 i miał podwieszoną bombę. Ta bomba RN-24, pamiętam ja, tak to mi y, w tym, y, w głowie utkwiło. RN-24. To nawet y, ktoś tam y, mówił, że, że są... Bo to w zależności... Nawet są chyba jakieś zdjęcia. Tak wyglądało? Tak, tak. tak mhm. no. I... I ona była, samolot podwieszony i była w, we flanelce. Bomba taka w bunkrze i we flanelce, zdjęli tą flanelkę. Ja patrzę, a to tak jak lustro, taka, taka czyściutka, taka błyszcząca. Taka... I pomyśleć, że ona miała tyle szkody narobić. Ja chciałem dotknąć, pogłaskać ją, czy dotknąć, a od razu mnie zestrofowali, że nie wolno dotykać tego. Nie wiem, czy, czy promieniowanie, czy, czy jakieś ślady, czy linie papilarne. W każdym razie nawet nie, nie, nie wolno było podchodzić za blisko do tej bomby. I co ciekawe, jak y, nam mówiono, to y, my mieliśmy kierunek północno-zachodni, Wyspy Jutlandzkie na Kopenhagę. I tam trzeba było. Y, Zrzucić te bomby, to dokładnie to mapy te taktyczne i te bojowe były. A też powiedziano nam, jak to będzie wyglądało. Będzie leciało trzech pilotów, trzy samoloty, i wszystkie będą mieli jednakową. Nie będzie różnicy, która jest prawdziwa, a która jest atrapa. Każdy pilot będzie miał taką samą, i nikt nie będzie wiedział, która prawdziwa. Czyli w takim razie piloci musieli mieć świadomość, że była, była pewnie świadomość, że ktoś może niech się wyłamać i nie chcieć tego zrzucić. O właśnie. I też nam powiedziano, że jeżeli... Bo nie wiadomo było kto, który pilot, czy będzie dwóch Polaków, jeden Rosjanin, czy dwóch Rosjanów, jeden Polak. I nam mówiono, że jeżeli by któryś pilot chciał się wyłamać, to... Oni mają zamontowane w katapulcie specjalne takie urządzenie, że od razu zostaniesz unieszkodliwiony, jakaś szpila czy coś i zginiesz. Także nie masz co uciekać. No i w sumie się pytałem do. Podobno, nie wiem czy to na wypadek W, czy tylko jakby trzeba było to rzucić, montowali, by w każdym razie nic takiego nie było w, w samolocie, w katapulcie. Jestem ciekawy, czy druga strona, ta strona NATO też stosuje takie techniki? Czy jeśli szkolili pilotów swoich do zrzutów bomby atomowej, to czy też mówili im, że zniszczą ich samolot, jeśli się wyłamią? Nie wiem, nie wiem, bo nie miałem możliwości, bo ja podejrzewam, że. No, trudno by było spotkać może pilota, który z NATO w tej chwili nasi piloci przeszlatają z pilotami natowskimi. Takich chyba sytuacji nie, nie, nie mieli. Mhm. To jest bardzo podejrzana praktyka, tak. żeby w ten, w ten sposób straszyć pilotów. Um, I też z tego co pamiętam, powiedzieli Wam, że jak ta bomba wybuchnie. To fala uderzeniowa do was dotrze. Dotrze, tak, tak. No i mówili nam także, że słuchajcie, macie, y, jesteście wyposażeni rękawice skórzane, okulary specjalne. Czyli, czyli to był specjalny strój nawet do tej misji? I tak, tak, żeby y, żeby. No i mówi tak, y, uciekacie na dopalaniu. Włączony jest autopilot. To już samolot prowadzi was do celu. Macie na SU-20 to była y, takie, y, można powiedzieć, ochrona, gdzie, gdzie jakby na promieniowanie były jakimiś y, falami radiowymi, to wystrzeliwane były flary albo, albo takie... Y, Odpowiedniej długości i giełki, żeby zakłócało. Mhm. Były też wy wystrzeliwane y takie ciep ciepne, y ciepne takie y punkty, że, że nie w samolot, że uciekniecie, dolecicie na pewno. Chociaż. Y A ta fala uderzenia, sama, sama, sama ta fala nic nie zrobi z samolotem. Jeśli dotrze do tyłu do samolotu. No, to to trzeba było w tym momencie, bo tak, najpierw uderzy fala uderzeniowa, to mówi, trzeba uciekać po prostej, bo samolotem będzie trzęsło, zatrzęśnie. Jakby to by wyglądało, to nie wiem. No, mówili, że to się nic nie stanie. No, mówi, błysk, to macie okulary, to wiadomo, że zaraz będzie błysk, to, to y, y, oczu wam nie wypali. Fala uderzeniowa, promieniowanie to was raczej nie, nie, do, nie dojdzie. Ale fala uderzeniowa to no tak jak turbulencja, także większa turbulencja. Nie wiem, jakby to było w praktyce. Całkiem dobrze, że, że tak się nie stało, że nie było tego doświadczenia w praktyce. Nie miałeś okazji rozmawiać z jakimś pilotem, który zrzucał gdzieś to nawet testowo. W ogóle były testy zrzuców z samolotu? Czy jak to testowali, to zawsze gdzieś kładli po prostu? Kładli na ziemię, tak, tak. Raczej, raczej nie słyszałem, żeby, żeby zrzucali za wyjątkiem tej, co na Hiroshimy i na Gazaki. I dlatego też dlatego też. Yy... Mi się wydaje, że jak oglądałem jakiś film, to z bo chyba zrzucali z samolotu, ale nie jestem pewien. Ona chyba wybuchła w powietrzu. Natomiast już, już nie pamiętam, gdzieś to widziałem na YouTubie. Mm -hmm. No, możliwe. No, w każdym razie, te, dlatego też trzech leciało, jeden miał tylko prawdziwą, żeby później psychicznie, tak jak ci piloci, co, co, co rzucali na Hiroshima, Nagasaki, to później, jak dowiedzieli się, ile to zginęło ludzi, jakie to promieniowanie, to. to... Psychicznie nie wytrzymywali. Ta, tak było? Ja nie, 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 mam, nie, nie, nie słyszałem nigdy o historii tych pilotów, to jak, jak na nich to wpłynęło. No wpłynęło tak, że, że chyba jeden popełnił samobójstwo. Tak, także to, to jak się dowiedzieli, jakie były skutki tego. Mhm, bo oni nie, oni nie wiedzieli nawet, co do nie końca. wiedzieli. Tak. Nie wiedzieli i też nie, podobno nie wiedzieli, jaka skala będzie tego wybuchu. jaka żonictwa. skala wybuchu i zniszczeń. Oni, oni byli zaskoczeni tym, tym, tą skalą wybuchu. No. no to jest nieprzyjemna rzecz do bycia przeszkolonym. Na... A czy jak zrzucałeś bomby w, na treningach, to docierała do samolotu um, fala uderzeniowa? Nie, nie. To, to już nie. Do, bo to były mniejsze miary. My żeśmy latali z prędkością przy rzucie bomby to 900 km na godzinę to... To były przypadki, że nie fala uderzeniowa, ale to nie do mnie, to piloci, którzy ginęli, że za nisko rzucali i odłamki ich do, dosięgły. Mm -hmm. Były przypadki też takie, że no to do, yy, doświadczalne, że na, leciał samolot i fotografował, jak była był, był rzucona bomba. I w momencie odejścia bomby od samolotu, wybuch zapalnik i od razu samolot został zniszczony. No To drugi samolot fotografował to też na oczach wszystkich nowa, nowy typ bomby i zapalnika. I no niestety to to jest jednak niebezpieczna praca. Nawet jeśli nie ma konfliktu zbrojnego, to wciąż ludzie potrafią tak. zginąć. Albo będzie jakaś awaria, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym przeciągnięciu samolotu, albo tak. ktoś zginie od bomby, bo za nisko zrzucił. I jak się celuje bombą przy 900 na godzinę? Jak, jak, jak trafić? W I w jakie w ogóle są obszary, w które trzeba trafić? Co to, no to, co, to, co to nazy co, co nazywa się celnym zrzutem? No to właściwie w granicach 50 do 100 metrów maksimum. Także są odpowiednie manewry, celownik i zrzuca się taką bombę. Ja pamiętam, jeszcze były takie manewry na SU-20, SU-22 na poligonie na Darzyce, że najpierw zrzucało się bombę, ona leciała, później rakiety też wolniej leciały, też rakieta, a na końcu działka. Także działka. W, w ostatnim momencie y, docierały do Ziemia, a w tym czasie już uciekałeś i bomba wybuchała, bo bomba miała odpowiedni zapalnik opóźniony. Mm -hmm. Żeby wybuchła w odpowiednim momencie. Żeby tak, tak. No kiedyś pamiętam jak to byłem tym pilotem y, takim testowym czy tam doświadczonym, doświadczalnym. Kiedyś polecieliśmy na poligon na Darzyce i nowy typ bomby, nowy typ rakiety laserowej. No to super technika, super rakieta. Pamiętam, że ta rakieta była warta Fiat 125P cena. No to mówię, szkoda takiej rakiety, to wolałbym Fiata. Hmm. Ale wszyscy patrzeli, przyleciało nas dwóch, na dwóch samolotach. Jeden inspektor z Poznania, a drugi ja. Odpalamy rakietę, widzimy cel, laser utrzymujemy na celu, rakieta nie schodzi. Inspektor też raz, kilka razy, no Warszawa, generałowie, chyba nawet Jaruzelski był w kurze, trochę wkurzeni, bo przyjechali na pokaz, a tu nic. Inżynier uzbrojenia został ukarany i co się wszystko patrzą, no wszystko robili poprawnie. Dopiero później okazało się, chyba na Wojskowej Akademii Technicznej, czy, czy, że laser wtedy była pogoda. Taka zamglona, że oko ludzkie lepiej widzi cel aniżeli laser. Laser tego nie widział i dlatego rakieta nie mogła zejść. Także że o mało, o mało komuś się nie stało, kogoś tam nie ukarali. Tak, ale pewnie później to jakoś dostosowali i teraz można zrzucać te bomby i ten laser widzi nawet przez mgłę. Tak, tak. No, te, no technika idzie do przodu. A mhm. um, czy jak lata się na Su-22, to też y, pracuje się nad y, walką powietrzną? Też się pracuje nad walką powietrzną, bo są rakiety, są rakiety, które y, są przystosowane do... do y, niszczenia celów powietrznych. Także tych samolotów 122 już niedużo nie mamy, Tam, no, ale, ale jeszcze będą podmieniane niedługo. Tak, niedługo będą podmieniane, ale, ale też, są, też są stosowane nie tylko do uderzenia naziemnego rzut bomby czy, czy rakiet, czy szelanie, czy działek, ale też i walka powietrzna, bo to jest samolot myśliwsko-bombowy, myśliwski, czyli, czyli do walki z drugim samolotem. To jest trochę jak F-16? Nie, to tam. W sensie dużo starsze, to mam świadomość tego. Tak, ale F-16 też jest wielozadaniowy, więc. Też wielozadaniowy. A, jeżeli chodzi o to, ale. ale... Ale F-16 jest bardziej nowoczesny, tak? To, to, to że, mam świadomość jasne? Tak, tak. Także SU-22 to no, tam już to jest chyba ileś generacji do tyłu. Dużą, że, dużą przewagę miał MIG 21 na SU-22? Załóżmy, żeby doszło do walki powietrznej. Ja wiem, można powiedzieć, że. No, Su, MIG 21 był przystosowane do, głównie do, do walki powietrznej, do celów powietrznych, bo to a Su-22 był cięższy, MiG-21 to był taki bardziej zwrotny samolot i on, on by, no nie było takich yy, takich ćwiczeń, żeby Su-22 z MiG-21 walczyły. No co ciekawe, że, no, nawet, że nawet nie próbowali. No nie próbowali, ale, no ale... By, ja podejrzewam, że jak to się mówi, nie chcieli takiego doświadczenia, bo te były przystosowane do, do przechwytywania celów. SU-22 nie miał radiolokatora, a MIG-21 miał radiolokator, gdzie, gdzie do rakiet y, y, kierowanych i widział samolot, który, który ma odpalić, do którego samolot, a, a SU-22 nie miał takiego y, radiolokatora. Mhm. Czyli był, był dużo gorzej przystosowany do takiego tak. starcia. Czyli jeśli były, było przechwytywanie przez 122 to raczej jakieś samoloty, które były w stanie przechwycić. Tak, to, to były samoloty, na które było naprowadzane z ziemi, i to na, na średniej i dużej wysokości i wtedy już było widać ten samolot, bo no musiało się widzieć, bo na MIG-21 to pilot nie musiał widzieć samolotu, bo miał na, na radarze ten samolot i, i, i mógł go odpalić rakietę, A SU-22 Przechwytywał samolot drugi, musiał go widzieć i odpalał rakietę. Przeważnie na podczerwień były to rakiety, a, a nie laserowe, ani, ani radiolokacyjne. Chcę jeszcze zapytać o zrzucanie bomb, bo z tego, co rozmawialiśmy już przed podcastem, mówiłeś, że bomby nosiliście do 500 kg. Jeśli się zrzuca taką bombę, albo cztery takie bomby naraz, to jak, jakie jest uczucie w samolocie? Jak się, jak się zrzuci te bomby, one wybuchają na ziemi. To znaczy przede wszystkim, jeżeli jest 8 bomb, 8 bomb to 4 tony, to samolot, jak, jak pozbywa się tych czterech ton, to też od razu inaczej się czuje, już już jest taki bliżej, tak, tak. Ja pamiętam, jak na samolocie M18 na dromaderze, jak zrzucało się wodę, 2-2,5 dwie, dwie tony wody, to, to były przypadki, że no, tam mniejsza prędkość, 180 na godzinę, to od razu 100-200 metrów do góry podrzucało samolot. No taki, taki wojskowy nie podrzuciłoby tak wysoko, ale czuło się, że samolot jest lżejszy. Samolot lżejszy był. Ale tak. żadnego uderzenia, ani czego takiego w środku samolotu nie było czuć, jak te bomby Nie było czuć, bo... bo yy, samoloty miały zapalniki odpowiednie ustawione także że taki wagomiar bomb jak no teraz tak podejrzewam że to oszczędniej rzucają na poligonie tak tyle bomb kilogramów nie rzucają ale te zapalniki były tak żeby odłamkami samolot nie był rażony bo z tego co wiem to 1-2% odłamków bardzo daleko może lecieć i może nawet samolot uszkodzić. Albo ludzi na ziemi. Jeśli... Albo ludzi na ziemi. A czy zdarzało się, jak, jak oglądam filmy na przykład o lotniskowcach, lądują niektóre samoloty, to, tak. to lądują i czasami odpadnie im bomba z odczepień. Czy coś takiego się zdarzało w, przy takich bombowcach jak 122? Nie, nie zdarzało się. Nigdy nie odpadało w nic? Nie. To by było niebezpieczne, gdyby no, to odpadło. Tak, no właśnie, bo, bo to na Ziemia, tam na lotniskowcu, to tak, że. Tak, oni. Na filmie to jest fajnie pokazane, jak oni łapią tą bombę, bo, bo jeśli ona uderzy gdzieś zapalnikiem, to detonuje. To znaczy, ja pamiętam. jeszcze na. na w Bydgoszczy, jak lataliśmy na Su-7, to. Nie wiem, czy przy starcie, czy przy lądowaniu, raczej przy starcie, bomba P50, to znaczy 50 kilogramowa taka, no ta bomba była betonowa. Tam ładunek wybuchowy nie był za duży i. Betonowa, czyli żeby rozwalać beton? Nie, nie, ona zbudowana była z betonu, nie z żelaza, szkoda było yy, żelaza. Okay. P-50 tak się nazywała. I pamiętam jeszcze to w latach chyba 70 albo 69, może 71, y, na, była y, samolot. Jedyne, co mi wyskakuje, to taka. No dokładnie. To, o, tak, 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 tak. Tak. P50 i ta bomba y, spadła, ale to mi się zdaje, że źle była zaczepiona i samolot. Kołował i na pasie spadła ta bomba. No to inżynier uzbrojenia pojechał nyską z samochodem i te 50 kg wziął do... do na, na przyczepkę. Na, żadnych saperów, niczego takiego nie. W żadnych saperów. A ja ona betonowa, więc mogła się skruszyć. Mogła nie, ale o to chodzi, że ona miała zapalnik i taka bomba, żeby. Zapalnik, bo jak ona spadła, to ten zapalnik się nie odkręcił. To mm -hmm. nie była wiatraczek, bo to, żeby wiatraczek się odkręcił, on od. Ona, ona musi spadać. Tak, i, i musi spadać. A tu spadła bomba na, na, na beton. No to wszyscy byli w strachu, a ten inżynier uzbrojenia, który wiedział, że to e, nic się nie stanie, wziął do i przywiózł ją. I, no ja nie pamiętam, czy ja jechałem tą nyską, czy w każdym razie wszyscy byli w strachu, że ta bomba może wybuchnąć, ale on mówi, ona nie może wybuchnąć, bo zapalnik nie jest uzbrojony. Jest wiatraczek, który, który dopiero jak bomba odleci od samolotu, od, odkręci się wiatraczek i, i wtedy dopiero jest bomba uzbrojona. Um, w jakiej najniebezpieczniejszej sytuacji się znalazłeś w, w, sobie, w powietrzu? No, y, mówię, to było katapultowanie na Su 7. U. To było, y, ćwiczyliśmy taki manewr. Ma, y, zawsze to mieliśmy do rzutu bomby atomowej po każdym locie, że nad lotniskiem trzeba było rozpędzić. Prędkość 1150 na godzinę na prędkości i wysokości 100-150 metrów. I z uczniem to było chyba 21 marca 82 roku. Temperatura była gdzieś koło 0 1. Z, z moim kolegą Urbaniakiem lecieliśmy. On w pierwszej kabinie, ja w drugiej kabinie. I gdzieś w rejonie Konina. Silnik przestał pracować. Wybuch w silniku jakiś taki i nabraliśmy. Na, wys na wysokości 150 metrów? Tak. I nabra a prędkość mieliśmy 1150. Więc to było chociaż bezpieczne, bo mogliście wybrać do góry? Tak. I w tym momencie, jak silnik przestaje pracować, to, to instalacja hydrauliczna, która jest w samolocie. Silnik nie pracuje, jest za to akumulator, któremu wystarcza na chyba 20 minut, 15, w zależności od pojemności, żeby napędzać pompy hydrauliczne i żeby ten samolot był sterowny. Czyli samolot był sterowny, nabraliśmy gdzieś do. Mm, ja pamiętam parę tysięcy metrów, aż do prędkości 600 km na godzinę. To się to parę tysięcy metrów się udało z tego nabrać? Tak, no taka y, bezwładność i mv kwadrat, także to... Ja, jak, jak wygląda konwersacja pomiędzy pilotami w takiej sytuacji? No jest y, tak y, y, zwane SPU, czyli między sobą rozmawiamy i jest drugi przycisk do radia. Ja wtedy, wtedy mówię do Igora, mówię Igor, katapultujemy się, a wtedy to w nerwach nacisnąłem dwa przyciski chyba. I kierował w powidzu, bo to było w powidzu, nasz kolega, który był pierwszy raz wtedy kierownikiem lotów, i on myślał, że to są ćwiczenia. Ja mówię silnik z gaz, jaką macie wysokość? 2,5 tysiąca metrów, bo już poniżej 2500 metrów trzeba się katapultować. Mm -hmm. A Igor mówi: Poczekaj, poczekaj. Ja tak sobie myślę. Y, były przypadki w Związku Radzieckim, bo na SUS-ie. To na bieżąco sobie myślisz w samolocie. Tak, tak. Mm -hmm. y, 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 były przypadki, że w awaryjnej sytuacji y, y, teraz już są katapulty zrobione tak. Nie na Su-7, a na tych nowszych samolotach, że pierwszy, obojętnie kto naciśnie przycisk, to leci drugi z, z drugiej kabiny, a później z pierwszej. Dlatego, żeby były przypadki, że. U, uczeń, wlecieli w siebie. Proszę, wlecieli w siebie. Uczeń wystartował i zaspawał drugą kabinę. Także instruktor, Instruktor y, nie mógł odpalić się. I tak sobie pomyślałem, mówię: niech się dzieje wola nieba. Ja jest tak: paliwo, nafta, benzyna, spirytus, jak to wszystko y, wybuchnie jeszcze y, tlen, to, to będzie jedna wielka bomba. I się wykatapultowałem, straciłem przytomność, automaty mnie zabrały ręce, nogi, wyrzuciły. No Do tej pory odczuwam. odczuwam y, Ból kręgosłupa. A... My, myśli, myśli się wtedy o tym, gdzie spadnie ten samolot? Bo to on tak nie, konspo... Wtedy nie. się nie myśli. Wtedy to, wtedy to już się myśli o, o tym. Żeby przetrwać. Żeby przetrwać. No. I ja tak patrzę później, gdzie ten samolot leci, widzę, że samolot leci, a wszystko było do silne. I... Igor też jaka to podobało? Ja patrzyłem za samolotem jeszcze się, ja już leciałem na spadochronie. Ja patrzę, a on jeszcze się nie katapultuje. Mówię: No, jak się nie wykatapultuje i doleci, to już sobie tak przemyślałem, że będę się tłumaczył, dlaczego się nie katapultowałem, że nerwowy, że nie wytrzymałem. Ale przed samą Ziemią patrzę, jest. Spadochron się po, pojawia dosłownie dwie sekundy, i na ziemi był samolot, wybuch, dym zaczął się palić, amunicja, bo to w stanie wojennym strzelać. No i mówię, no to fajnie, to samo, on się uratował, ja się uratowałem, ale patrzę, a tam y, pode mną jest y, druty wysokiego napięcia, pontów Adamu w Gosławice, w Koninie ja idę prosto na druty, a że miałem 37 skoków, to wiem jak sterować, to jest ponad 60 metrów kwadratowych, czerwony spadochron Przeszedłem nad drutami, pod drutami, i pode mną patrzę jezioro Gopło. O kurczę, wiatr południowy, żeby wiatr zachodni, to by, to by, mnie, to by mnie na bok, a ja prosto w, do jeziora. Zamek otworzyłem, to przed, e, powinienem się poprawić w uprzęży, żeby pod nogi. Pod uda, ale okazało się, że ja zapomniałem o tym i o mało bym nie wypadł z tego spadochronu. Złapałem za taśmę i tak lecę. No mówię, jak, jak do wody dojdę, to będę musiał puścić, ale widzę, że ta, ta czasza napełniła się tak jak bojer. Po jeziorze leciałem. Po, Lec jeziorze, po jeziorze to znaczy? bo jeziorze Gopło ciągnął mnie wiatr. Taka, taki, Czyli tak, dało się lecieć dalej. Nie dało się lecieć ja, ja tego. Ja, yy, no fakt, że to w marcu ubrany futro, buty i mówię, no kurczę, żeby dobrze go, ale to po krzakach, po wszystkim yy, leciałem, jak, jak taki bojer, i widzę na końcu taka betonowa rura idzie. To, jak się okazało, ja mówię, jak tą rurę przeskoczy spadochron, to mu puszczam, bo się rozbije na tej, bo taka fala była i do, dolecialiśmy z tym spadochronem już, ta, spadochron objął górę, dół, do brzegu było gdzieś 20, może 30 metrów i tak słyszę, takie panie chodzą, bo tam gdzieś niedaleko, e, chyba ruski, nie warto... Nie warto ratować. To był stan wojenny. I co się okazuje, tam stan wojenny był, i tam była, to był rurociąg przyjaźni. I tam była stacja ochrony rurociągu. Wyskoczyło dwóch żołnierzy, jeden w panterce, drugi bez. To można. Co to. Woda, woda, aha. I śmiało, śmiało. Tak, tak. Nie, 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 nie byłem pewien, na no co pytasz. I wyskoczyło dwóch żołnierzy. Musiałem odpowiednio przekląć, czy coś, że jeden wszedł po róże, ściągnął spadochron. Wyciągnęli mnie za, za te taśmy, za, za uprząż, i okazało się, że e, już. Na nas na, na moim ubraniu, na tym mundurze się zaczęły tworzyć lód. Przyjechał taki. Ja przychodzę do, do tej budki, gdzie tam była stacja ochrony rurociągu. Porucznik taki ja mówię, panie poruczniku, tu ma pan pistolet, pod, pod, bo lataliśmy z pistoletami. P64 pamiętam. Mówię. Tu ma pan pistolet, dane tajne, takie były y, częstotliwości, tu pa, mapy. I pan zadzwoni do Powidza, że liku, pułkownik liku się uratował. No, a mówi, wie pan, pan wygląda tak jak y, tu. Po tych szakach, po tym wszystkim ubrudzony, krew na twarzy. Mam żołnierza, który na, na warcie jest, to to pan pójdzie pod prysznic i weźmie piżamę jego. No i tak zrobiłem. W każdym razie było chłodno, ale mi nie było chłodno, bo byłem pod, podekscytowany. Krew I... na twarzy, czyli gdzieś, gdzieś się pociałeś? Po, bo to po tych szakach, po wszystkim. Lód, to wszystko gdzieś tam było. Czyli to tak. był taki zimny marzec? Zimny marzec, no minus jeden stopień, kra była jeszcze, i okazuje się, że po paru minutach przyjeżdża z Konina milicjant, sierżant taki obywatelska, i jak to służbowo mówi, to pan proszę siadać. I nazwisko, imię ojca, data urodzenia, i naraz druga taka karetka przyjeżdża, to już z Konina. Ze szpitala, ze szpitala i taka pani doktor mówi, y, y, proszę pana, y, pan się położy na nosze. Ja mówię, to zaraz pójdę. Nie, nie, my pana położymy i musi pan cały czas opowiadać, rozmawiać o czymś, bo bali się, że miałem uszkodzony kręgosłup. A widzieli to w jakiś sposób? Bo czy to się zdarzało przy katabultowaniu? Zdarzało się, zdarzało się, że były takie katastrofy. Taka kompresja jest silna? Kompresja. Ja, bo przeciążenie jest ponad 22G. 22G ja mam splaszczony lędźwiowy i szyjny. 22G. 22... dlatego od razu straciłeś przytomność? No traci się przytomność i automaty wyrzucają, chociaż były przypadki takie, że jeden kolega, pamiętam, nie wiem czy na migu 21, czy to... Y przy takim przeciążeniu nad morzem, to obudził się dopiero jak dotknął do wody, jak, jak dopiero łódkę, jak go ratowali. Także to jest duże przeciążenie. To, ja to, to, byłem... ty, to tylko kręgosłup się potrafił zepsuć? Nic innego się nie dzieje z człowiekiem? No, mojemu uczniowi klatka piersiowa poszła, także tego, że chodził w gorsecie. Wow, nie wiedziałem, że też tak. I to w aktualnie w nowych systemach też są, są takie duże przeciążenia, czy już są już mniejsze? Są już mniejsze. To jest y, fotel na su 7 to jest KS-4, to jest Kresło, a, ta, a później y, po wojnie wietnamskiej y, Amerykanie, y, to znaczy Rosjanie, bo Amerykanie mieli fotel Martin Beckera już, a Rosjanie na swoich SU-20, SU-22 już y, nowsze fotele, wy, wy, fotele, a nie kresła KS-4. To były takie no, prymitywne, te, te y, y, sytuacje do ratowania, te, te katapulty. A później, jak oni w Wietnamie pozbierali te części różne i, i te fotele, to zaczęli produkować na wzór takich, Martin Beckera. I są mniejsze przeciążenia. I przyjechałem do, do. Nie wiedziałem, co to jest Ojom wtedy. To miałem 30. parę lat. Ojom i takie dziadkowie, to może młodzi niż ja, to tak coś tam pokazywali. Zrobili mi zdjęcia kręgosłupa. Przyjechał lekarz z jednostki i mówi, Bogdan, ty widziałeś jak urbaniak się katapultował? Ja mówię, no widziałem. No bo samolot jest, pali się koło słupcy na polu Pegierowskim, nie ma nikogo, amunicja strzela, ogrodziliśmy i tak wygląda, jakby tam w kabinie był pilot jeszcze. Ja mówię, ja widziałem spadochron. A co się okazuje z, z, z tym, jak wiał wiatr, to mnie po wodzie ciągnęło, a jego po polu pegerowskim. I zaciągnęło do lasu. Zwinął spadochron i widzi taki domek. Domek widzi i widzi, że tam samochód jest. Pamiętam, on się interesował samochodami. Dacia. Mm -hmm. I wchodzi, puka do, do drzwi i mu taki dziadek, no może dziadek, no 60 lat ileś, mówi, dziadku, to wasza y, dacia? Moja. Pojedziemy do Powidza. A kartki na paliwo pan ma, bo tak nie wszyscy wiedzą, że wtedy były kartki na paliwo. A no nie mam, to nie pojedziemy. Panie, ja się katapultowałem, a to mnie gówno obchodzi, że się pan katapultował. Panie, wojsko panu odda. U, jak mi wojsko odda, to będę długo czekał. No to ten wyciągnął pistolet tutaj, co miał i mówi, pojedziemy, po, po, pojedziemy, ale wojsko musi mi oddać, odda. No i okazało się, że o, dziadek, jak to dziadek, znał tereny, przez las króciutko na skróty pojechał, a y, cała straż pożarna, całe te ciężarowe samochody, wszystkie jechały normalnymi drogami. I się minęli. I się minęli, i przyjeżdża do jednostki, a tam, a tam pyta się: Co tutaj tak cicho? No mówi to, co pan nie wie, że się Liku z Urbaniakiem katapultowali? Ja jestem urbaniak. Panie, cała Polska pana szuka, nie mogą znaleźć. I to się od razu wszystko wyjaśniło. Ja jestem urbaniak. Do, do, dobra, riposta. Um, I byłeś na Ojomie. Co, co, co wyszło z kręgosłupem? No, z kręgosłupem wyszło, że nie, nie złamany jest kręgosłup, nie popękany bo ja przyjechałem z obozu kondycyjnego ja na nartach trochę jeździłem tam ćwiczyłem w Zakopanem trzy tygodnie i byłem taki wysportowany ale za to same te uderzenie y, szyjne i lędźwiowe zostały splaszczone i zaraz na drugi dzień a kolega kolega krępy y, pękł mu tu klatka piersiowa i chodził w gipsie to już w Warszawie y, Założyli mu gips pod szyję, chyba pół roku chodził, a teraz miał chodzić, z tego co wiem, to w takim y, usztywniaczu, usztywniaczu metalowe i sk obszyte skórą. A ja, lekarz mi tylko powiedział, że że no muszę ćwiczyć, muszę ćwiczyć, jak, żeby ten mięśnie kręgosłupa wzmacniać. Czy jak szkoliliście się na te samoloty SU-7, su, su 22 to mówili wam, że jak będziecie się katapultowali, to jest szansa, że zrozumiecie kręgosłup? No, by, no mówili, mówili, nie mówili. Prawdę powiedziawszy, mieliśmy zawsze y, trening z katapulty każdego dnia, czy tam jednego dnia w tygodniu. I to była te czynności, żeby mechanicznie, mechanicznie, żeby pilot siadał na fotel i powietrzna, taka katapulta w pomieszczeniu. Raz Czyli wyrzucała was, po, żeby przyzwyczaić organizm. Przyzwyczaić organizm i żeby czynności, że tu, tu docisnąć kręgosłup, szyję, żeby było i było takie same w Dęblinie i w Mrągowie i w Zakopanem. Była katapulta, gdzie połowę ładunków się ładowało i wylatywało się w powietrze gdzieś na wysokość no, 8-10 metrów. I trzeba było też te wszystkie punkty przycisnąć, żeby, żeby była ta... No, obwód elektryczny zamknięty, ładunek wybuchowy był mniejszy, żeby nie, kręgosłup nie dostawał tak, tak w kości, jak to się mówi. No to wiedzieliśmy, że, że praktycznie, praktycznie. To nie znam pilota. Zresztą i chirurg w Imlu, wojskowym Instytucie medycyny lotniczo-lekarskiej, mówi, że po katapultowaniu już drugi raz pilot nie powinien latać na katapulcie. Ponieważ to jest, chcę tylko to skomentować, że to jest bardzo specyficzna praca. Lata się w takiej latającej rakiecie, katapultuje się raz w tygodniu, to, to, to jakiś czas katapultuje się na 10 metrów i jak się skatapultuje tak naprawdę, to już nie można więcej latać. To no jest... nie można więcej latać, bo dostanie się takiego kopa, że, że yy, przeważnie, przeważnie no nie ma takie, nie znam takiego pilota, co się katapultował, że, że nie ma urazu kręgosłupa jakiegoś i że, że jeszcze latał, jeszcze się katapultował. Przynajmniej na tych samolotach, które były u nas, które były u nas w konstrukcji radzieckiej. Nie wiem, jak teraz wyglądają, bo wiem, że nad tym pracują konstruktorzy i te samoloty zachodnie są, no te uderzenia są mniejsze. Także być może są, nie wiem, jak tam na ef na, na innych samolotach, ale na pewno nad tym się. Nad tym się y, pracuje, żeby, żeby pilot był y, no, bezpieczny i jak najmniejszy szwank przechodził. I to by się już nie udało wrócić do. Chociaż ty mówisz o 82 roku, a w 88, z tego co pamiętam, leciałeś tak. w chwilę ostatnio, więc trochę jeszcze polatałeś. Trochę jeszcze polatałem, bo y, byłem y, w 82 roku w powidzu. Nie wiem, czy wiesz, powiedz, to taka mała wioska. Pas, naj, najdłuższy pas startowy w Polsce. Teraz tam Amerykanie są. I ciągle mi się nie podobało, bo, bo latałem na szybowcach i samolotach w Aroklubie do Bydgoszczy. Dojeżdżałem, a moim marzeniem była piła, bo był tam Aroklub. No i tak miałem obiecane, obiecane taki z dowództwa wojsk lotniczych Bogdan, no musisz jeszcze tak jakoś dolatać, żebyś się przeszkolił na Su-22 jako pierwszy w 84. i jak przeszkolisz się, to pójdziesz do Piły, tam gdzie chcesz, no i no i zobaczymy jak długo będziesz latał. No jeszcze 4 lata polatałem. Bez katapulty? Przez Bez katapulty, tak. No, siedząc na fotelu katapultowym. Ale wiedziałeś, że nie możesz się wystrzelić? No, jakbym musiał, to bym musiał. Bo, Lep, lepiej się w sumie wystrzelić, ewentualnie się uszkodzić. Tak, niż, uszkodzić niż, niż zginąć na pewno. Zginąć na pewno, tak. Jakoś to z tą myślą, że, że, mogę, że mogę być, jak to się mówi, no liczyłem na to, że szczęście mi do, dopisze i, i samolot ani, ani nie będę musiał się katapultować, no. Jakie najlepsze wspomnienie w takim razie z latania? To było najbardziej niebezpieczne, a najlepsze? Ja wiem, no. Hmm. No, no, no byłem i w Afryce, i y, najlepsze wspomnienia, że do tej pory latam, że tyle przeżyłem, tyle, tyle y, zdarzeń i tyle świata zwiedziłem, nauczyłem się i. i tego perskiego i podszlifowałem niemiecki, angielski. Na Saharze byłem, także, że no zadowolony jestem, bo, bo. Czyli mówisz w czterech językach polski, rosyjski, niemiecki, angielski? Tak. I, i ta pasja mnie trzyma przy życiu. To jest co, to. co robiłeś na Saharze? Na Saharze opryskiwałem szarańcze w 2005 roku. Także yy, przyleciałem. Do, y, to znaczy Algierii, czyli do Algeru w styczniu, to, to pracowałem w prywatnej szkole. No i zadzwonili do mnie Bogdan, potrzebny jest pilot. Ja mówię, co nie macie pilotów? To nie mamy. No i w 2005 poleciałem pasażerskim samolotem do y, Afryki. do no, Ja y, mówię Afryka, styczeń to Mówię, no to będzie ciepło. A gdzie tam? Śnieg tam był, i wiedziałem, że na szarańcie mam latać opryski na dromaderze i na antku drugim. No, mówi spokojnie, spokojnie. Zaraz, jak polecisz na pustynię, to zobaczysz, jaka ta Afryka jest. I okazuje się, że rzeczywiście za parę dni poleciałem do takiej miejscowości na południe, gdzieś tam. Y na pustynię do Hasiramel, taka, taka była baza, yy, gdzie naftę, yy, gaz wydobywali, Hasiramel. I ogrodzone dookoła było yy, siatką, yy, żeby tam i wszystko tam było. Hotel, lotnisko, domki, pas startowy, I, yy, bo to francuska kolonia. I zawsze zawsze śmigłowiec leciał i szukał, gdzie jest ta szarańcza. Gdzie... ją widać ze śmigłowca. Y... Oni mieli satelity, a widać rano, jak się leciało, to ta szarańcza przeważnie w takich wyżłobieniach, gdzie wyglądało to, jakby były y... jakby były te rzeczki jakieś, a poza tym Yy, tyle tak. tej szarańczy było? Tak, to było tyle. Te... Ja mam zdjęcia, to, to, to tak strasznie wyglądało, że, że, że szarańcza, yy, no tak, yy, nawet jak się leciało antkiem, to nie wolno było wlatywać w chmurę szarańczy, bo, bo czasem zaklejała yy, filtry olejowe, i samolot musiał awaryjnie lądować na, na, na polu, na, na piachu. Walka z plagą szarańczy w Afryce Wschodniej, i właśnie są takie zdjęcia, więc to. to tego... O właśnie, tak, tak. Tutaj. Czyli jest jej po prostu mnóstwo, to jest taka plaga. Plaga, tak, tak. I to. I... Miałeś sytuację, że, mia... że wszedłeś w coś takiego. Nie, ja już. Ja, ja, rano, bo ta szarańcza, tam gdzie były oazy, gdzie oni tam namierzali nam, gdzie należy. Lecieć, żeby, żeby tą szarańczę zniszczyć, bo yy, środki chemiczne, które były na tą szarańczę, to na pewno to nie były, jak to się mówi, jakieś tam delikatne, tylko były takie pierwszej klasy toksyczności, że tam. Yy, yy. Lepiej się nie pojawić w, tak. w, nigdzie blisko. Ale ta szarańcza. To są serio takie plagi, Tak, tak, tak. tak no. Ale ta szarańcza... I mogę tylko jeszcze zapytać, one są duże, to jest taki robot wielki. To, takie koniki polne. I, I co się, dlaczego w 2005? W 2004 roku FAO i Unia Europejska stwierdziła, że szarańcza się dostała do Europy. Hiszpania, Francja, Włochy i zmobilizowała Polskę. Francuskich pilotów niemieckich, włoskich, żeby pomóc i zwalczać tą szarańczę w Afryce. Jeszcze tylko cię zatrzymam. Dla ludzi, którzy słuchają, pokazałeś tak 15-20 centymetrów takie koniki polskie. Tak. Bo ludzie oglądają, ale też słuchają na sam tak. samej wersji. I ta szarańcza. Yy, yy, najlepiej koledzy mówią Bogdan, nie przejmuj się, jak dostanie rozwolnienie. To jest normalne, bo tam braliśmy tam jakieś yy, Węgiel, czy yy, inne tam jakieś, nie pamiętam jakie te środki, a mówi nie przejmuj się, to i tak musisz yy, przejść. A yy, tą szarańczę już po oprysku murzyni, no murzyni, no ci Algerczycy, czy ten. Czarno czarnoskórzy. skóry brali, brali do rą rąk i odpowiednią tam smarzyli i jedli. Opryskaną taką. Opryskaną, tak. Oni nawet nawet my ręce myjemy, żeby tam higienicznie coś, a oni nic im już ta flora, fauna tam przyzwyczajona w żołądku, że, że, że są yy, przyzwyczajeni. Zobaczymy to. za 10 lat. No <laughs> właśnie. Ja jeszcze później yy, yy, poleciałem do Adraru. Tysiąc kilometrów na południe, tam, a później tam, a Rasset, nawet nie wiedziałem, to jest najbardziej wysunięte na południe, na Saharze, takie gór takie wzniesienie, gdzie oazy, jakiś tam mnich francuski wynalazł. I co się okazuje, to no, fakt, że to Algieria jest kraj muzułmański. Język perski mi się przydał, bo tak. No, tam nie było polskiego kanału telewizji. I kiedyś tam oglądam w telewizji, a tam do naszego koordynatora on mówi: Mr. Likus, polecisz na granicę Mali tam opryskiwać, bo tam szarańcza. Ja mówię: A jak na granicę Mali? Jak tam wczoraj zestrzelili wasz śmigłowiec? A on mówi: A skąd z waszymi generałami? algeczkimi, A skąd ty wiesz, że tego? Ja mówię, jak to? W telewizji waszej mówi, a to ty znasz arabski? No mówię, no znam. O kurczę, to już wiedzieli, że, że ten. Że, a jeszcze taka. Y, y, czy będziesz wszystko rozumiał? Mhm. Tak, tak. A jeszcze taka. Ale po, poleciałeś tam na tą granicę? Nie, nie, już cofnęli. Także na granicy mali. Ale cwani, co, że chcieli cię tam wysłać, ale jak już rozumiesz arabskie, to nie, nie, to jednak nie musisz. No tak. <laughs> ale jeszcze była, bo to była rzeczywiście akcja taka tej przeciw szarańczy, że i chyba Ukraińcy byli też na tej szarańczy w 2005 roku. I my żeśmy jak latali, to no było kilka kilka baz, gdzie nasi polacy latali, i my główna centrala była w Algierze i było powiedziane, że my latamy od czwartej rana do dziesiątej rana, bo później za wysoka temperatura i od dziesiątej rana już nie latamy, dopiero tam o osiemnastej w hotelu można było wyjść czy tam zjeść coś, także od 10 do 18 pod kondyszerem, pod, pod klimatyzatorem. I kiedyś inspektor ten mówi, Bogdan, polecisz, y, pojedziesz po waszych pilotów y, na lotnisko, a lotnisko było y, odległe, około kilkanaście kilometrów, w Adraże, taka miejscowość. Na, no tak patrzyłem teraz na... na Mapę i, i temperatury, jakie tam po, powyżej 40 stopni są. Bardzo yy, bardzo tego gorąco tam jest. Tam podobno Hitler tam z, jeszcze czołgi gdzieś w, tym, yy, w, yy, w piaskach, w pustyni są, bo już Hitler tam nie mógł dojść dalej. I nawet jak leciałem do Adraru, to było ciężko znaleźć to, to miejsce, bo dopiero jak zniżyłem się, to tak patrzę. Jest oaza, ale gdzie tu lotnisko znaleźć, a to piachy i pas to prawie to samo. No i ja mówię, a jak jechaliśmy na lotnisko, to przed nami jechał samochód yy, z policją i z tyłu za nami z policją, a my w środku. I mówię to, yy, ja nie pojadę, chyba, że dasz klimatyzowaną Toyotę. Nie, może sobie wziąć taksi. Kurczę, ja mówię, no tak, tak wezmę, to, to, to lepiej, to już nie, nie wrócę. Dlaczego? No, ja tam się bałem, bo, bo były przypadki, że, że tam kogoś porwali. Porwali albo zamordowali. I wieczorem mówię, już kolacja, tam dziewiętnasta, mówię, e, słuchaj, no i gdzie masz tych Polaków? Ja patrzę a, i tak, a mówi, look at the reception, popatrz na recepcję, tam stoi dwóch takich, ja mówię, tak patrzę, no, widać, że, że jacyś Europejczycy czy Biali i tak pytam się dookoła, tak chodzę, torby mają takie podróżne, mówię, przepraszam panowie, panie, panowie z Mielca, bo ja tak znam trochę tych pilotów, to, a wy gawelicie paruski? Ja mówię, da, ty znajesz kazali posle pustyni po obieda lecić przez pustynię żarota, smatry ruka ciała ja w krowi bo y, zbiorniki paliwa oni tam z Sahary zachodniej lecieli gumowe zbiorniki natankowali i gdzie się zatkał filtr paliwa musieli y, tank, y, tym y, pompką żeby, żeby silnik nie zgasł. wylądowali i pyta się do mnie Bagdan, a jest tu takie chłodny piwo? Ja mówię, jest. No, cień drogi, a skolko? 3 dolara. No, mówi, no, cień drogi, no niczewo dla ciebie, a no, dla nas, po dwa. I później pytają się, czy, czy mogę mechanika, żeby im tam pomógł naprawić samolot? Yy. Ja mówię, no ale to będzie kosztowało, a wy swoich samolotów, mechaników nie macie, a co, będziemy się dzielić pensją? Sami latamy. O kurczę, ja mówię, no ja bym się nie odważył sam latać Antkiem, żeby naprawiać. Ale co się okazuje, na drugi dzień Adrar, jak to się mówi, daleko, tysiąc ponad kilometrów od, od, od Morza Śródziemnego, Rosjanie, to znaczy ten y, y, Algier, y, <knie> algierskie dziewczyny, to znaczy Rosjanie y, szkolili się y, w tym, w Związku Radzieckim i później by, by przyjeżdżali do... Do Algierii mhm. i tam się zapoznawali z, z dziewczynami, zakładali rodziny. No jak się dowiedziały, dowiedzieli ci, że, że przylecieli Rosjanie, to też wojskowi chyba od razu im naprawili te samoloty, a tam były problemy z, z podwoziem, bo tam chyba amortyzatory mi siadły. mhm. Um, jeszcze chciałem Cię zapytać, wspominałeś, że byłeś przeszkolony na gaszenie pożarów z dromaderów. Tak. Gasiłeś pożary z dromaderów? Tak, tak, gasiłem. Jak się gasi pożar z dromadera? No powiem, że to jest y, ciężka praca, bo gasiłem w Polsce, nie, nie za granicą. I y, kiedyś y, koło Świebodzina tam... Y, lasy się paliły i autostrada. I najgorsze pożary są takie wierzchołkowe. Pierwszy raz widziałem, że przez autostradę przelatywał ogień wierzchołkiem. Te... Czyli na dole nie było ognia, no się paliło się tylko góra. Paliło się górą. Także te olejki ateryczne wybuchały i przelatywały nad autostradą. Wiatr wiał i to przenosił ten pożar. ten pożar. I co jeszcze ciekawego? Taki dromader brał 2-2,5 dwie, dwie tony bomby, wody. wody. I y, trzeba było uważać, bo dromader 40 metrów kwadratowych miał powierzchni, to duża powierzchnia nośna utrzymywał, ale jak się rzuciło te 2-2,5 dwie, dwie tony wody. To się wszystko naraz rzucało? Wszystko nie? od razu się rzucało, to samolot, y, no, 2,5 tony Lżejsze. mniej tak, mniej ważył i od razu do góry leciał 50-100 metrów. I ja zawsze, zresztą to nie tylko ja, ale inni też piloci, trymerem, czyli żeby nawet siłą trzeba było odpychać drążek przed rzutem, żeby później... Czyli oddawać, żeby poleciał oddawać, trochę w dół. Oddawać, oddawać, żeby, żeby czasem, bo były przypadki, zginął mój nawet kolega z Wrocławia. Że przeciągnął też. Przeciągnął. I, I chciał zobaczyć, do góry prędkość za mała, i wpadł w korkociąg i spadł na ziemię. Także to wszystko, jak to się mówi, krwią zapisane te doświadczenia były. Tak. Jak mm, zrzuca się w wodę, jest jakaś określona prędkość, bo te pożary są ogromne, więc teraz nawet te 2500 litrów to brzmi fajnie, ale to jest mało, jeśli masz mało. Mało, i... dlatego też szybko następne. Po kilka y, po kilka samolotów stało na bazie. Zresztą jak zagrożenie przeciwpożarowe, to po kilka samolotów i od razu, od razu następna, następna następna taka bomba. Także rzucane są te, te wody. Gorące jest w samolocie, jak się przelatuje nad takim pożarem? Czuć odczuwalne nie to jest? odczuwa się, nie odczuwa się, zwłaszcza i emocje i te, ale wiadomo, że Dromader to jest samolot metalowy, że jak przelatuje, to nawet jak go tam jakiś ogień, to, to, to nie zapali się. Mm -hmm. Także że, że nie może być to antek drugi, który jest płócienny i że przeleci nad pożarem i od razu go zapali. Tak. Um... Dobra, ja zapytałem Cię o wszystko, co chciałem dzisiaj. Jeszcze myślę, że powinniśmy wspomnieć Twoją książkę, która ma bardzo fajny tytuł. Uf, nie spaliłem Kopenhagi. Ty wymyślałeś, czy Ci doradzili taki tytuł? Nie, to, to. Bo jak to się stało z tą książką? Z książką to było tak, że koledzy i znajomi mówią, Bogdan, mógłbyś napisać książkę, bo. Tu w tej rozmowie też jeszcze nie wszystkie yy, przypadki i różne takie. Yy, no bo, bo masz bujną bardzo karierę, taką, i, i zwiedziłeś sporo świata, mówisz w czterech językach. Yy, różne rzeczy robiłeś, bo nie tylko w wojsku, tylko tak. też to, to, to agrolatanie wcześniej szybowce. No to jest I tutaj... do tej pory szybowce i samoloty mm -hmm. bo od 1962 roku, można powiedzieć, latam do, do dzisiaj. Wróćmy do książki. I książka, i mówią, powinieneś napisać. Ja mówię, ja nie umiem pisać książek, ja umiem latać. To my ci napiszemy, wydamy, a, a ty od nas będziesz kupował tą książkę dla znajomych. Ja mówię, dobrze, nie ma problemów. I tak do tej pory jest. tak. A, czyli a... oni w jakiś sposób przeprowadzili z tobą wywiady, spisali to wszystko? I, I wywiady, i moje i moje y, te y, materiały różne. Mm -hmm. Zdjęcia. Zdjęcia, materiały prasowe. Tak, i pewnie te, to zdjęcie z tego zestrzelonego przez Migi 21 z Czech z, a, a na drugiego, to, to, to widziałem, to pewnie też to a, można ta, tam ta, zobaczyć. No, można. To jest, to było, to było nieprzyjemne zdjęcie do ale, zobaczenia. ale jeszcze ci powiem, nawet dostałem taką książkę od... No, tej książki to może nie, nie, nie widać, jej nie, nie było widać, jak w latach 50. dwóch podchorążych na Jaku XVIII uciekło do Austrii. I to y, mieszkali w podlodowie kodemblina i bez map, bez niczego uciekli. Uciekli do. Piloci są dobrzy w nawigacji, oni nie potrzebują mapy. No tak, na południe, tak. No i uciekli i to ciekawe, to opisane jest tam. Ja też zdziwiony byłem, bo to tak cicho było, nie mówiono. Dopiero teraz dostałem od, od takiego ucznia. A jeszcze opowiem ci mhm. taki AN2 wiedeńczyk, czy słyszałeś? No. Wiedeńczyk on lata, to znaczy mój instruktor, który poszedł do Krakowa, z Dęblina mój instruktor, jemu uciekł, uciekł pilot na AN-ie drugim, który wyrzucał skoczków. Skoczków i czerwonych beretach. I umówił się, to było w stanie wojennym, i umówił się. Czyli to dużo osób wtedy uciekało? Tak, dużo osób uciekało i umówił się. I te samoloty no. przepadały tam? Jak ktoś Zaraz, mówił? No różnie to było, ale raczej nie. I ten Wiedeńczyk do tej pory lata na AN2. Fakt, że on już był od, odremontowany, bo nawet tam gdzieś od drzewa zahaczył, gdzieś uszkodzony był, i umówił się z żoną na odpowiedni sygnał. Wszystko posprzedawali. W domach, oczywiście, służba bezpieczeństwa patrzyła, kto, gdzie może uciec. I on z Krakowa miał wyrzucać skoczków. No to poleciał na lądowisko, tam już na inne lądowisko rodzina cała i do Wiednia uciekli. Uciekli i później no on już wiedział, on już to był, wiedział mapy, wszystko miał którędy przelatywać. No Szkoda, że temu mojemu instruktorowi Dyziowi się nie udało, a on poleciał i był chyba nawet uszkodzony. Ten antek trzeba było odremontować coś tam i przyleciał. Teraz do tej pory jest lata jako, jako, ten, jako symbol, wiedeńczyk się nazywa, że poleciał tam ci piloci zostali. Tak, ja w, za dzieciaka dużo takich historii słyszałem. Ja się wychowałem na lotnisku na Szymanowie. W, na Szymanowie. Droga. Tak, więc no, te, 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 his latam. te historie to są po, po, popularne. Właśnie ludzie opowiadali, jak, jak to ludzie uciekali ze stanu wojennego. I tymi jakami, a nami drugimi. Tymi jakimi głowcami osiem... do Szwecji. Mhm, mhm. No niestety nie wszystkim się udało. I to jest... No, o, 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 o tym nigdy nie słyszałem. To jest akurat ciekawe. To tak. słyszałem o wszystkich historiach, że się ludziom udało. Natomiast o tym, że się komuś nie udało, słyszałem pierwszy raz od ciebie. No właśnie. Dobra. Bardzo ci dziękuję za rozmowę dzisiejszą. Jeszcze, raz, link do książki, jak ktoś będzie w opisie tego podcastu. Um, czy ludzie mogą cię jakoś znaleźć w internecie? Gdyby ktoś chciał się odezwać? Tak, mogą mnie znaleźć. Ja mam. Yy... I na Facebooku jestem Bogdan Likus. Jak znajdą Bogdan Likus, albo, albo pocztan. Bogdan Likus Małpa WP.pl Dobra, super. I można i książkę jakby tam yy, też, bo ciężko dostać tą książkę nawet. Ale ja, ja poprzez wydawnictwo postaram się coś tam załatwić. Sprawdzam, czy jest ciężko dostać. Nie ma i do sklepu MPik. Rzeczywiście. Pewnie będzie trzeba bardziej poszukać, albo znaleźć... Albo to, ze gra. mną się skontaktować. Albo z tobą się skontaktować. Super. Bardzo ci dziękuję w takim razie za rozmowę. Również dziękuję. Było bardzo miło. Siemanko. O teraz specjalnie dla was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro.